Sponsorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl. Dwa, jeden, jesteśmy. Strefa Hanasa się kłania, prosto z Tarczyńskiej Arena Wrocław. Dzisiaj podsumujemy sobie rok 2022 z Radosławem Chyrzym. Witam serdecznie. Oraz panem Adamem. Dzień dobry, nie wiem jak to ogarnę, ale... Ale pan Adam nie chciał ze mną rozmawiać na ciekawe tematy, które chciał... Tak, zaraz porozmawiam o syropach, o chorobach, rozumiesz? O nowych miejscach pracy. Dokładnie, i nowych rozwiązaniach. Witam też moich podopiecznych z basketu Hanasa, Tomka i Marcina, którzy... Tomek wygrał konkurs, taki wiesz, nokaucik. Ja mówię, kto wygra nokaucik, zapraszam do studia. Ale z tobą wygrał? Nie, tam 15 wiesz. Myślałem, że... Że zacznę przychodzić na twoje treningi, żeby do siechnic wziąć. A Marcin przygotował dla ciebie specjalną rzecz, bo słuchał ostatnio odcinka, jak spojrzałeś w lustro i lustro ci odpowiedziało: Jezus Maria, jaki ja jestem piękny, i zobacz, co dla ciebie przygotował. No pierniczy, to jest prezenty. Jak wyjedziesz do Chin, zobaczcie, lustro. Wow. Jestem dobra. Piękny, rudy kasztan. Przepiękny prezent, przepiękny, to jest od Marcina, proszę Radziu. Przepiękny. Gdzie ty sobie to powiesisz, chłopie? Ja? W korytarzu albo na drzwiach. Muszę wrócić, jak sobie patrzę przed czasem. Pokaż, chłopaków. Pokaż. O chłopaków będzie, wiesz, tak. Ale powiem ci szczerze, ekipa. Ale troszkę się namęczyłeś. Dwa dni. Ja pierniczę, powiem szczerze, że ja zasłużyłem na coś takiego. Dzisiejszy odcinek będzie o... koszykówce na pewno, ale też o wszystkim, o życiu i o pierdołach. Nawet tutaj zobaczyłem, czy od lutego drożej za wywóz śmieci na przykład. Też jest taki... jak za śmieci płacisz, czy nie wyrzucasz, czy na balkonie trzymasz? Są problemy ekonomiczne, recesja mnie bardzo nie interesuje, bo jak patrzę na tą twarz, mówię... Nie wyglądam na 46 lat. Dobrze wyglądasz, kratę masz i widzisz, lustro ci prawdę powie. Oczywiście bardzo, obowiązki wobec partnerów. Znawcyopon.pl to nasz partner tytularny. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zakłady bukmerskie Winner. I dzisiaj sobie też porozmawiamy o dwóch meczach fajnych 1 stycznia, bo Śląsk gra z Zieloną Górą oraz Legia Warszawa z Ostrowem Wielkopolskim. Oczywiście wpisywać możecie na czacie, kto ten mecz wygra. Dzisiaj zrobimy tak, że już możecie wpisywać, jak słyszycie, kto wygra. Będziecie mieć pierwszeństwo przed tymi osobami, co w komentarzach to zrobią. Praise the wear, koszulki, sportboxy. I dzisiaj trochę inne te sportboxy, bo pomidorki z żoną zrobiłem pod pierzynką, rozumiesz, śmietanka, czosneczek i serek. Ja tu nałożę, a wy możecie w międzyczasie rozmawiać, dobrze? Ja jestem w szoku, że ktoś coś dla mnie zrobił. Naprawdę, jestem w szoku, że... Powiem szczerze, to ja teraz muszę, wiesz co, dzisiaj albo jutro coś dobrego zrobić. No, piszą, że cię nie słychać. Ale mówię, że zrobisz jakiś bigosik, zobaczcie, jak to wygląda przepięknie. Wiesz co, zrobiłem dzisiaj... Kapie. Zrobiłem kaneloni, a mogłem wziąć, ale nie pomyślałem, bo jestem w niedoczasie. W niedoczasie jestem ostatnio. Mów, Radziu, mów. Powiedz, co z tym syropem. Powiedziałeś, że nie... Byłem chory. Pierwszy raz byłem chory od dawien dawna. No i zostałem zmuszony przez moje zdrowie, że poszedłem pierwszy raz po syrop. Ja nie mam ręki. Kupiłem syrop. Syrop kupiłem. A pamiętasz, jak się nazywał ten syrop? Pani powiedziała, że najlepszy. Wierzyłem pani w aptece. Ale wiesz, że jest taki syrop, który jest tylko na receptę i jak się go za dużo wypije, to wtedy jest najlepiej podobno. Żartujesz? Tak, to pamiętasz, Kamilu, jeżeli chodzi o te syropy w naszych czasach, to Sipek tak zawodnicy brali na to, żeby pobudzić się bardziej, nie? W pierwszej lidze. Nie, nie brałem takich syropów, żeby się... Powiem ci szczerze, że bardzo miło, odpocząłem sobie chwilę, święta spędziłem też, niedużo jadłem, ale oglądałem dużo koszykówki, strasznie mi się podoba, jak w święta jest koszykówka. Strasznie mi się ten pomysł podoba, żeby tylko najlepsze mecze w PLK, czy najlepsze mecze w NBA. No to jak się podobał mecz świąteczny Śląska Wrocław? Bardzo mi się podobał. Najważniejsze, że kibice dopisali, najważniejsze, że Śląsk wygrał. A najbardziej mi się podobało, nie chcę mówić, że to jest, będę, obiecałem sobie, że dzisiaj będę mniej wredny, jeszcze dostałem prezent, to będę dzisiaj wredny. Chociaż ten Gronek naprawdę nie stara się, żeby mnie ruszyć, ale
postaram się dzisiaj być miły dla niego. Śląsk Wrocław, strasznie wiecie, co mi się podobało. Ale jak w ogóle o Śląsku zacząłeś, trenera Gronka. No powiedziałem, że będę miły, aha, a trener Gronek każdą przegraną powoduje mi, że i dużo rzeczy się dowiaduję, bo jeszcze mam tych kolegów, trenerów i dowiaduję się dużo rzeczy, co tam w Lublinie jest, ale obiecałem sobie, że za dużo nie powiem. O Śląsk Wrocław. Wiecie, co mi się podobało? Nie wiem, czy Kami, ty przyznasz mi rację, że za naszych czasów miałeś jednego gościa, którego nie lubiłeś? Na przykład, że w drużynie? Nie. Jest pan Adam na przykład w zespole Sokoły Skuźnik, nie? I mówisz, patrzysz na terminarz, mówisz Sokoły Skuźnik przyjeżdżają 20 na przykład listopada. Ja wtedy tak sobie czerwonym na przykład mazakiem zapisuję i tam gra na przykład pan Adam, nazwiska nie znam, bo jest słaby, rozumiesz? Tak sobie mówisz. Mówi tak, jak pan Adam przyjedzie, to... Nie ma. Zawsze miałem takich gości, na rozgrzewce sobie ich upatrywałem, jak się zachowują. Jak ktoś tak kozaczył, to zawsze się nakręca. A nie miałeś jednego gościa? Nie, chyba aż tak nie miałem. To ja miałem dwóch. Na kogo czekałeś? Na Roberta Witkę pewnie zawsze czekałeś. I Delewicza. Oczywiście. A drugi to był Adam Wójcik. Czekałem na Adama Wójcika. Naprawdę czekałem. A ile takich gości, czy byłeś takim gościem? Nie, wszyscy ja byłem ogólnikiem. Wiesz co, to chyba na mieście ktoś albo w Trójkącie Bermudzkim czekał na mnie, jak się tam pojawi. Nie, w kasynie na mnie czekali. Nie czekali, to byli zadowoleni. O, pan Radosław przychodzi z kapustą ze Śląska. Ale powiem ci szczerze, wracam do meczu Śląska-Wrocław. Nie chcę, ale mam takie podejrzenie, że kilku zawodników Śląska-Wrocław się troszkę napięło na Garbacza. To było coś pięknego. Znasz jego statystyki Garbacza? No, 0 na 10 miał w tym meczu. I następny chyba też miał taki problem. Tak, ale podobało mi się, w jaki sposób na przykład zaszli mu za skórę. I często w lidze hiszpańskiej, dwa razy widziałem tak z Waczyńskim. Waczyński bardzo dobrze grał, Adam. I zaczęli mówić, że on powinien grać w Barcelonie, w Realu, nie? Pojechał do Realu i czegoś takiego nie widziałem, naprawdę. To jak była zmiana, to była zmiana. Jak na przykład Waczyński miał rzutu, to on stał przy nim. Waczyński sobie, a bardzo dobrze grał wtedy chyba w Obradeiro. No nie było szans, albo w Unikacha wtedy, sorry. Nie było szans, żeby on oddał rzut, wiesz... To ciekawa teoria, zapytamy może gdzieś wewnętrznie. Właśnie, zapytaj, bo to mi się podobało, strasznie się podobała mi obrona. 0-10, pamiętaj, to jest reprezentant kraju Garbacz. Nie chcę mówić, że nie powinien być po takim meczu, ale ile razy miałeś 0-10? Bo ja nie, ale Tadeusza Sznuka zaliczyłem parę razy 1 z 10. Też. Wtedy go chwaliłeś za ten mecz. Tak, że on ma psychę, że tak, i potem dalej nie będzie rzucał dalej i odpali. To zobacz, problem dla Ostrowa jest, jak on nie trafia, no ciężko będzie Ostrowi wygrać. Ja lubię, jak ktoś rzuca, tylko i zadałem pytanie, czy powinien taki zawodnik być w kadrze, czy ten, co go przykrył. No ten zawodnik wyciągnął mecz z Holandią na Eurobasket. Tak. No tak, ale wracając strasznie, chciałbym pochwalić właśnie Nizioła, czy Gołębiowskiego, czy na przykład Kolendę. Strasznie mi się podoba Śląsk Wrocław. Nie wiem, czy to przypadkiem to wszystko jest, ale już mówiłem to w radiu chyba Wrocław, że nie mówię, że to polska siła ma być, ale strasznie bym chciał zobaczyć polski zespół, który wygrywa. Nie, że tak jak było Asseco, pamiętasz? Asseco było i pod wodzą trenera Fasunkiewicza i było bez zagranicznych. Oni zajęli chyba, był Szubarga. W play-offach było. Troszkę mi brakowało, że to było 8 miejsce, chyba mi się wydaje i tak dalej. Brakowało mi, żeby, ja nie mówię tak, Opawa, bo Opawa chyba 2-3 lata temu w czeskiej lidze Czechami doszła do finału. Chciałbym to zobaczyć, rozumiesz? Chciałbym zobaczyć na przykład Śląsk, bo nie oszukujmy się, jest Dziewa, jest Kolenda, jest Nizioł, jest Gołębiowski, jest na przykład Tomczak. Jest 5 zawodników, którzy nie boją się nikogo, wychodzą na parkiet tak po swoje. W puchary to jest inna rzecz. Czasami po prostu to jest, ale w polskiej lidze oni sobie ogarniają. Strasznie, ale wiesz, co mi się rzuca w oczy? I zobacz, talent, ale przygotowanie, że oni zabijają też fizycznością tą polską ligę. To jest dodatek po prostu. Ruszyłeś temat niefajny, no bo... Dlaczego? No, są silniejsi, nie, są szybsi. Ale no. Wiem, tylko wiesz co, pan redaktor Wasiek na przykład, rozumiesz, ruszyłeś temat, bo z tych wywiadów już teraz... To kogo chwalimy teraz? Nie, ale nie, bo teraz te wywiady na przykład redaktora Waśka z trenerem Packiem albo trenerem na przykład Urbanem już teraz, no nie, bo zaczęliśmy przegrywać, nie? No to dlaczego nie ma wywiadu z trenerem Piwkowskim albo trenerem Urlepem? Zaprosimy trenera Piwkowskiego. Bo mi o to chodzi, że fajnie, że to zauważyłeś. Ja uważam, że niektóre osoby są za mocno promowane w Polsce, a trzeba zauważać inne zespoły, które dobrze wyglądają, dobrze pracują.
nie tylko, to dla redaktora Waśka, nie tylko w Ostrowie dobrze pracują, w innych klubach też ciężko pracują, bo ja bym powiedział wspaniały na początek sezonu Kuliga czy Garbacza, a teraz co? Był? Czy ten Pacek teraz nie pracuje? Albo sobie zrobił wolne? Karol, no. Musisz pogadać z Radkiem. Ten Pacek, no. Ale nie, mi chodzi o to, że słabo grają ci jego zawodnicy teraz, ale wcześniej była promocja. Podoba mi się Śląsk Wrocław, tak jak mówię, wygrali, widziałem mecz z Trento, troszkę mnie bolało, że Martin grał sam. Bolało mnie to. Co to znaczy sam, że samolubnie? Samolubnie. Jak ma już... takie zawieszki, że jakby kurde musi swoje zrobić i wtedy... I wtedy się troszkę rozluźnia, nie? Ale mocno chciał. Tylko on jednej rzeczy nie rozumie, że jak chce wejść na wyższy poziom, to musi współpracować z kolegami. Bo, wiesz, wyższy poziom to jest Hiszpania, rozumiesz? I tam oni nie lubią zawodników, gdzie będzie sam grał, nie? Potrzebujesz zawodnika, który będzie grał z zespołem. Ale dlaczego o ten Śląsk? Bo prosiłeś mnie, żebym przygotował takie jakby rzeczy na 2022, co mnie zaskoczyło. To największym zaskoczeniem dla mnie nie tam polska reprezentacja. To co, zaczynamy już ten no, dobra, no to robimy takie top. Pan Adamie też przygotowałeś? Jeszcze pytanie z czata. O pana Adam się będzie moderatorem. Nie da rady za bardzo. Co sądzicie o zachowaniu prezesa Ostrowa na meczu Śląska? O co chodzi? Rozmawialiśmy, on tak przeżywa ten mecz. No, to robi od dawna. Ja bym powiedział tak, że mi się to strasznie podoba. Ale czy nie późno? Jeszcze ja nic nie wiem, no biegał wokół jak prezes Matuszewski. Tak, ja mam to na ludzi to irytuje, no irytuje. Ja coraz więcej. A ja uważam, że ja bym na przykład, jakbym był właścicielem klubu, gdzie prezes Matuszewski z Ostrowem przyjeżdża, to ja bym zrobił taką barierki. Prezes Matuszewski. I zrobiłbym nikogo za nim. Albo tą ławkę jak na Kuźnika, tak. Na Make Life Harder zrobili, że wiesz, ławka, postawili ławkę, nowy deweloper i obił ją płotem, tak żeby nie wiadomo jak tam wejść, tak. No, ale nie, ale to takie miejsce mu wyznaczyć. Ja uważam, że ma prawo na przykład prezes zachowywać się, jak nie obraża nikogo i mi nie przeszkadza. Ja zawsze w telewizorze go widzę, tak? Mi się to podoba. Ja już powiedziałem to rok temu, tak. Już powiedziałem, że mi się to podoba, ale strasznie żyję. Wiesz, jakby był trenerem Urbanem, co bym zrobił? Nie wiesz. A ty też nie wiesz? Wy też nie wiecie. Ale komu? Prezesowi? Zaprosił go na ławkę, czy co? Nie, zgłosił go. Wpuścił go na minutkę. Tak jeden. No panowie, jak ja widzę prezesa Matuszewskiego z taką energią, jak widzę czasami zawodników, którzy biegają za karę z niektórych zespołów, to ja bym poprosił prezesie ze spokojem, nawet premię ze własnej kieszeni. Widziałeś, jak na nogach chodzi? Ja może pokażę później. Lateralnie. Tak, ale dobrze. Ja bym chciał zobaczyć, żeby zawodnicy tak chodzili. Przecież czasami to trenerzy bardziej, albo prezesi, kibice przeżywają niż zawodnicy. I niech doceniają. Kibice z Ostrowa chyba nie narzekają, no bo dopóki prezes Matuszewski będzie tym tak żył, to tamten klub się będzie... Co ja zawsze powtarzam... Kręcił, to musi być ktoś, kto to kocha. Gorzej, musi. Żeby siedział i ziewał, nie? Dokładnie. Chyba, że było coś, o czym my nie wiemy, ale nie widzieliśmy. Ale ja lubię prezesów i lubię ci, co się zajmują koszykówką czy sportem, oni muszą troszkę energii w to... Bo ja uważam, że zawodnicy czasami biorą energię z klubu. Czyli ja uważam, że w klubie powinni pracować tacy osoby jak pan Adam, ja czy ty, którzy interesują się i poza koszykówką nie mają życia. Ja na przykład uważam, że poza sportem ja nie mam innego życia. Dlatego ja na przykład jestem idealnym, teraz się troszkę reklamuję na przyszłość. Pamiętaj, nowy sezon wchodzi. Ja nie mam życia, ja bym mógł w klubie mieszkać. Ale powinieneś mówić, wiesz, po azjatycku podobno. Wiesz co ci powiem, że nie wiem czy wyjadę. Są różne... jakby propozycje na życie. No, różne propozycje. Jakub Kędzierski się pyta, wyjaśnijcie proszę, co to za aluzję z wyjazdem pana Radosława do Azji. Pan Radosław dostał od kolegi propozycję do Szanghaju, do Chin. Jest tam taka fajna szkółka prowadzona przez jednego byłego zawodnika litewskiego. No i Radosław dostał taką właśnie propozycję, żebym... A ciekawe, jak jest Rudy Kasztan po chińsku. Na pewno to sobie zrobimy. Troszkę daleko jak na mnie. Troszkę tramwajem daleko. Nie dojedziesz tam. Dokładnie, ale tak dużo ludzi, ja jeszcze lubię bardzo Azjatów, a Azjatki w szczególności. Może nie bardzo Chinki, ale... Takie małe tajki. Powiem szczerze, że planuję odwiedzić w tym roku Chiny, nie Chiny, tylko Azję, zobaczyć, czy jak oni zareagują na mnie. Czy to będziesz królem polowania? Nie wiem. Myślisz, że będą uciekać? Nie. Chodzi o to, chcę wylądować. Na razie jest pomysł, żebym wylądował tam Wietnam, Kambodża, bo Chin... Kurde. Ja ciebie tam widzę, tam, w tej Kambodży, takim pastorem tam, Birma, tak? Wyląduję tam i chcę zobaczyć reakcję ich. Zobaczyć, czy...
czy będzie między nami energia. Fajnie, jakbyś tak chodził po polach i ludzi tam naprawiał, na przykład życie. Na przykład. Mam pomysł. Spotkałbyś jakiegoś rolnika, on by smutny tak, był. Tak, mam pomysł, żeby wideobloga z tego wyjazdu, no bo jakoś muszę to sfinansować. Stwierdziłem, że wideobloga będę prowadził każdego dnia. Co tam zjadłem? Najważniejsze, będę szukał musztardy. Musztarda, kolega, a kolega mi da coś innego. Musztarda. Porozmawiałem z niektórymi osobami, że muszę organizm jednak przyzwyczaić do flory i fauny, że te przyprawy, które są tam, niekoniecznie mogą odpowiadać mojemu organizmowi, dlatego strasznie się cieszę i teraz zarabiam, czy pracuję po to, żeby mieć na ten wyjazd. Nie wiem, czy się odważę, bo plan był taki, że w styczniu powinienem sobie kupić bilet. Sprawdzałem na dzisiaj bilety. Nie, na lipiec. Na 1 lipiec chciałem wyjechać. Chciałem tam zostać miesiąc, zobaczyć kilka rzeczy. Mam kolegę w Wietnamie. O kurde, ale tam masz kolegę. No mam kolegę, który tam pracuje. Znaczy, ale Polak? Tak, otwierał fabrykę. Pozdrawiamy kolegę. Tak, pan Krzysztof. I zastanawiam się właśnie, pierwszy plan to jest kupić bilet, bo ja tak dużo mówię, ale się boję. No bo to jest daleko troszkę, przyznam, że to jest daleko. No ale mówisz, tramwaje, że nie masz... nie dojadę, pociągi nie dojadę. 21 wiek, wszystko jest blisko. No. Dokładnie, ale się troszkę boję, wiesz, bo ta reakcja zobaczenia, wiesz co, innego narodu, no to jest tak troszkę na Discovery. Co, nie byłeś nigdy w Czechach? Ale tam byli bardziej zbliżeni do mnie, nie? A tam już inna kultura będzie. Ale mam nadzieję, że jak wezmę dużo musztardy i wtedy na przykład, wiesz co, giętą wezmę, to... zwariują. Zwariują, nie? Obawiam się, że może chyba się nie da teraz takich rzeczy tam przewieźć. Okej. Okay. Mam nadzieję, że po tym wyjeździe będzie mi łatwiej. Chciałbym tam troszkę dalej pojechać, bo moje marzenie to jest Nowa Zelandia. Ale mam kilka pomysłów. Zobaczymy, co się w Polsce urodzi. Jeszcze NBA, ale słuchaj, tutaj 194 Kojo napisał: Gibbon odpalony, Sylwester Hanasa odpalony, czekam na fajerwerki, panie Radku. Czyli zobacz, ktoś sobie wstał rano, zajarał jointa. Tak, mój... I sobie siedzi i nas ogląda. Mój kolega, na przykład sąsiad... Też lubi rano? Tak, on powiedział sobie... Nie, on sobie akurat przypomnienie, że 10:30. Ale nie, pytanie było, zaczynamy od top 5. No patrzę, tutaj Kamil, jedz, nie krępuj się, Radziu, napij się nalewki. Chodźcie, zjedzcie to, bo ten dobra. Zapach jest... Ale bardzo dobry za waszego... Radku, Chińczycy robią pyszne pierożki z warzywami. Strasznie bardzo. Je lubię. Strasznie lubię te pierożki, strasznie lubię, naprawdę. A ja bardzo lubię te zupy lubię te ostre, ale mówią, że kolega, który był tam w Azji, mówi, że ostrość tam, a tu, to są dwie różne rzeczy. Ktoś na Mr. Wujek, czekaj. Wojciech Ćwiklik napisał: rudy kasztan, pastor w Kambodży uczy rzucać do kosza na przykład. Powiem szczerze, że... A taką misję koszykarską. Tak, misję tak. I w tych swoich klapeczkach tak, musisz pójść. Tak, dokładnie, ale to samo pomyślałem, że chciałbym tam pojechać, jakby potrzebowali trenera, to bym został. A rzutu bym uczył dwutaktów, lewego dwutaktu, już mnie dziewczyny z MOS-u przedrzeźniają, że lewy dwutakt jest dla mnie najważniejszy. Tak, ale wróćmy do tego tematu dla mnie. Dobra, jedziemy, żeby kibice tak. Wiedzieli i zrobiliśmy sobie takie top, nie wiem, 5, top 10 sukcesów najpierw może, tak? Tak. No to co, jedziemy? Dla mnie, wiesz co, dla mnie ten rok to był Śląsk Wrocław. Sorry, że tak mówię, ale po pierwsze, pamiętajmy, jak rozpoczynaliśmy ten rok. Śląsk Wrocław ponad czwartym miejscem na Eurobaskecie? Tak. Okej. Okay. Tak, dlatego że, zobacz, zaskoczenie. Dobrze, może to jest, że to jest z Wrocławia, ale dla mnie to był szok. Zdobycie mistrzostwa z 0-2. Dobrze myślę? Wychodzisz dwa razy, tak? Znacie kręcę, gdzie to się zdarza coś takiego? Ktoś powie, Doncic tam sobie zrobił balangę. Czekaj. 0-2 było to z Zieloną Górą. Później prowadzili, rozumiem, 2-0 ze Słupskiem. Było 2-2. Kurde, już nie pamiętam. To był ten mecz przecież. I był trzeci mecz. No. Tragiczny, piąty, mecz. Piąty mecz był. Piąty mecz, tak. No. I po takim tragicznym meczu oni się podnieśli. No tak, w sumie to tak. No, 0-2 można powiedzieć. Mi się to strasznie podobało, bo pamiętamy, jakie kłopoty na przykład Śląsk miał. Zmiana trenera, zmiana zawodników, dokupywanie. I to było jakby... Nie wierzyłem, co nadal ludzie tak patrzą, jak Wrocław się ruszył. Bo to tak patrzymy... Masz rację, że troszkę przesadziłem z tym Polską, ale pamiętasz, jak to we Wrocławiu się rodziło. Na początku tak była, wiesz, nie mieszczańska, tylko orbita, ale później ludzie zaczęli w każdym warzywniaku... Zbiegło się wszystko z powrotem tak. Trenera Urlepa. Przywrócił magię. Tak. Trzeba mu to oddać, że tak. To, ten ruch był bardzo ważny. No i Dziewa też...
poszedł mocno. I to są te dwie osoby jakby... I traj, zobacz, i naprawdę ludzie się w tamtym momencie, to był maj, ludzie zaczęli się znowu interesować za, jak za najlepszych czasów, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław. I teraz, dlaczego mówię o Śląsku Wrocław? Jakby tylko to się zdarzyło, ja bym powiedział, że polska reprezentacja wyżej. Ale później rozpoczynamy sezon i wiesz, jak ciężko powtórzyć coś takiego. Czyli na przykład masz 13-0 w polskiej lidze. Nie obrażając oni na razie nic nie powtarzają, bo w zeszłym sezonie tak nie wygrywali. Nie, właśnie, tylko, nie? Tylko mówię, ja bardziej mówię, że powtarzają no tą, tak, dobrą ale... grę, tą dobrą grę albo lepsze wyniki niż były w tamtym sezonie. Oczywiście końcówka była ten, ale 13-0. Ty sobie ogarniasz polską ligę. Mimo tak, Bips kontuzjowany, Ramlak przez większość czasu kontuzjowany, Parachuski czasami jest kontuzjowany. Kto jeszcze jest tam kontuzjowany? Rozumiesz? Karolak cały czas. I patrzysz, że... I teraz wracam bardzo ładnie do polskiej reprezentacji. Ile ta polska reprezentacja dała na przykład Kolędzie, bo pamiętam początkowe mecze to on, który przyciąga. Grał chyba najmniej w tej reprezentacji. Dokładnie. A ile dało? Ale popatrzył na przykład, jak to wygląda i powiedział siatce z bratem i mówi tak, to średniactwo, które prezentujemy w polskiej lidze, musi się zakończyć. No po to, co on wcześniej grał, bo ja to zaliczam Kolenda do sezonu na przykład. Pamiętam, jak się śmiałem z tego, że gość miał 7 punktów w ostatnim sezonie i oczywiście redaktor Wasiek napisał bardzo dobry sezon. A ja mówię, kurwa, Maciek. To jakby redaktor Wasiek żył w moich czasach i ja miałem 19 punktów średnio, to on powiedział... Euroliga. Nie, że Euroliga, on mówi NBA. Aha, NBA. On mi powiedział tak, chyży do NBA, nie umiem rzucać wolnych. Ale do NBA. Ja miałem 19 punktów średnio. To bardzo dużo. Jeszcze nie, na tamte... Nie chcę mówić, to było dużo. Jeszcze dużo. A ty miałeś 15 kiedyś, pamiętasz? To jakby redaktor Wasiek zobaczył te 15, to było szalał, powiedział to. Ktoś miał 7 punktów, 7 z kawałkiem i oni powiedzieli znakomity sezon, albo bardzo dobry sezon. Bardzo dobrze po tych mistrzostwach. I moim zdaniem Kolenda, nie chcę mówić, że przez to, co powiem, to będzie mi mówił cześć, ale strasznie mi się podoba jego początek sezonu. Ktoś powie, bo spotkałem się z takimi opiniami, że on gra indywidualnie. A ja mówię, ty, kolego, on wychodzi z ławki, dużo tych minut nie ma. Czy jest skoncentrowany, żeby robić swoje? Nie? Czasami rzeczywiście rzuca się, bo jest Martin i wchodzi zaraz Łukasz i dobra. Tak samo ciśnie, nie? Ale dobrze, niech ciśnie. Kamil, zadam ci pytanie. Jak miałeś 15 punktów, albo jak ja miałem 19, to my graliśmy zespołowo. No nie trzeba, bo on mi trochę mnie przypomina, jest tak takim trochę tym chamem koszykarskim. Dokładnie. Pod siebie, pod faulę. Ja cię kręcę, wiesz co, chorągiewka jest. Dokładnie. Ja sobie przypomnę, jak patrzę na niego, mówię tak, czego mnie trenerzy nauczyli? Przecież jak ja zdobywałem te 19 punktów, to one się naprawdę z gry zespołowej nie robiły. Patrzysz, że masz słabszego pana Adama w obronie. Którego nie lubisz. Przykładowo, którego nie lubię, atakujesz go na wykroczną, na swoją rękę, pokazujesz sędziemu, idziesz na wolne. Mi się to podoba. Podoba mi się Dziewa, podoba mi się Nizioł i Nizioł tak samo. Wchodzą i o to chodzi, o tą zmianę, co ludzie mają w głowie. Polak wchodzi nie po to, żeby podać, tylko po to, żeby zdobyć punkty. No na chwilę obecną Śląsk Wrocław jest zasięgiem. Jak ja zobaczyłem 37 punktów trefla, jak trener Tabak na pewno wspomniał o tym, że szybki atak albo pierwsze 6 sekund Nizioł albo inni zawodnicy grają, no to 37 punktów zdobyli w pierwszej kwarcie meczu na szczycie. Ja wtedy stwierdziłem, Śląsk na ten czas, wiadomo, grali bez Zyskowskiego i bez Gordona tref. Ja to rozumiem, tylko podoba mi się, że grają Polacy. Nawet ten Tomczak, którego mówiłem, ja pierniczę, przecież on tam nie pasuje do niczego. Dobrze, a już gadamy. Gra dobrze. Czy osobą, która spaja ten zespół, zgodzisz się, że jest Ramliak? Nie. Bo słyszałem taką opinię. Nie. Jeden z kibiców takie coś wyraził, że osoba, która łączy to atak i obronę, to jest Ramliak. Ja powiem ci jedno. Mam nadzieję, że Gołębiowski się nie obrazi to, co powiem, ale kiedyś usłyszałem o sobie, kibic jeden przychodzi i mówi tak do mnie, panie Radku, nie obrazi się pan? A ja mówię... To zawsze dobrą wypowiedź zestuję. A ja mówię tak, w mordę nie dam, nie? Ale się na pewno nie obrażę, nie? On mówi, a pan do Śląska nie pasuje, bo pan jest za słaby. A ja mówię, pana opinia. Teraz się zgodzę, że miał chłop rację. Wtedy się nie zgodziłem, bo uważałem, że byłem najlepszy, a teraz się zgodzę, że nie podsłuchaj. I zobacz, jak Gołębiowski przychodził, to ja sobie tak mówię, ja z kolegami patrzę, mówi tak, ja pierniczę, Gołębiowski, naprawdę? Mówię, dyrektorze sportowy Łuczak, albo prezesie Lizak, naprawdę?
Kołymbioski z przedostatniego zespołu grał w Polfarmie najwyżej. Ja mówię, ja pierniczę, to klub na przykład, inaczej powiedziałem to też koledze, dobre wzmocnienie na pierwszą ligę. Aż tak. Aż tak, byłem wredny, chciałem przeprosić. Wszystkich zaskoczyć. Chciałem przeprosić, po prostu czasami popełniam błędy. Strasznie lubię Gołębia, strasznie mi się podoba, jak się rozwija. Naprawdę, i teraz jak patrzę na zespół taki... Śląska Wrocław, chciałbym, żeby on był przez lata, bym chciał, żeby był Dziewa przez lata. I on i jeszcze Tomczak. Chciałbym, żeby te trzy osoby były cały czas w Śląsku Wrocław, dlatego że one, jak ja przychodzę na mecz, to lubię na nie popatrzeć. Lubię, jak Dziewa zdobywa punkty, lubię, jak na przykład Gołębioski łączy obronę z atakiem, gra na przykład. Lubię po prostu przychodzić na tych zawodników. Ktoś tu napisał i ma rację, że to nie jest podsumowanie Śląska, tylko podsumowanie roku. Trochę mi przypomina jednak, kończąc wątek Gołębioskiego, Bartka Diduszkę, jak trener Urlep wprowadza właśnie podobnie, trójeczka, miał bronić, taka analogię taką widzę. Każdy zespół powinien taką osobę mieć. No dobra. I fajnie, że każdy powinien sobie taką niszę znaleźć i masz rację. Ja sobie też przeczytam, tak, mam 7 w zasadzie rzeczy. Czwarte miejsce top sukcesów, czwarte miejsce Eurobasket, drugie WKS 18, trzecie wpisałem sobie Grill Basket tutaj 2022, w sali konferencyjnej. Czwarte Radosław Chyży, awans do drugiej ligi. Piąte Aleksander Dziewa za to, jak grał. Oczywiście Sochan w NBA i Mistrzostwo Świata U23. I wracamy teraz do pierwszego twojego, czyli na przykład czwarte miejsce. Bo ktoś mówi, że dlaczego to tak daje. Minimalnie moim zdaniem reprezentacja, dlatego że nie chodzi o to, że mnie boli na przykład to, że tak mnie potraktował Doncic, albo tak potraktował tą reprezentację, ale to potem wyszło, że do którejś tam siedzieli, nie? Że... Siedzieli, ale nie wiem, czy zauważyłeś, w tym meczu było taka śmieszna rzecz, że jak im nie szło, to jego coś tam bolało, tak. Łapał się, ale był taki moment, że im zaczęło bardzo dobrze iść w pewnym momencie, zaczęli doganiać trochę, to już go nic nie bolało. Potem znowu nasi odskoczyli i znowu zaczęło... Rozmawiałem na przykład z Aaronem Celem. Zapytałem się go, czy słyszał o tym. Mówi, coś tam było, ale... A z drugiej strony, co chlupaków to interesuje? Na chlajś ich problem. Myśmy wpierdzielili im tyle. Masz rację. Ja byłem w Pradze, widziałem polską reprezentację. Strasznie mi się podobała ta przemiana. Po części muszę się zgodzić, że to jest przemiana na przykład dzięki Ponitce. Mateuszowi, bo zawodnicy jak Balcerowski czy nie chcę mówić, że jeszcze dałbym, Garbacz też wygrał, ale każdy zawodnik, który na przykład po mistrzostwach był w tym zespole, moim zdaniem teraz profituje to, że widzę pewniejszego zawodnika. Po tym czwartym miejscu... Sokołowski tak. Tak, bo ja nie mówię... Tam czwarte miejsce mało mnie interesuje, ktoś tam będzie pamiętał, ale bardziej mnie interesuje to, że ci zawodnicy jakby po tych mistrzostwach są lepsi, że dorośli, zobaczyli, że nie jesteśmy takim ześciankiem, że... Ja zobaczę Olejniczak nawet w meczu Gwiazd gra przeciwko Łębaniamie, trochę mało się o tym mówi, ale ktoś nie wie, kurde, daje radę. Dokładnie. I teraz tak patrzę, że Polacy zajęli czwarte miejsce i nie są jakimiś ogórkami, że możemy sobie poradzić. I tu bym chciał wrócić właśnie do trenera Milicicza, który poprowadził to, nie sądziłem, że to będzie. Naprawdę uważałem, że jedziemy na skazanie. I kolega, który jest starszy, mówi, to jest właśnie turniej. Jak masz na przykład grono zawodników, którzy uwierzy na przykład trenerowi, ale najważniejsze od środka, wiesz, od środka, dlatego wierzę to, że Mateusz swoją dobrą grę, bo można gadać, nie wiem, ilu ty miałeś zawodników, ale wiesz, za co lubiłem na przykład Macieja Zielińskiego najbardziej? Że on mało gadał, ale jak wchodził na parkiet, nikogo się nie bał. I ja dzięki niemu nabierałem tej pewności siebie. Jak patrzę na przykład na reprezentację, to uważam, że Balcerowski, Olejniczak, Kolenda, czy inni, Sokołowski, Garbacz, nie byli taki pewni, ale jak wchodzili i zobaczyli, że Mateusz ogarnia kuwetę, poogarniał ze spokojem, to my mówimy, nie muszę zrobić to dobrze, żeby on się za mnie nie wstydził. Czyli lider. Dokładnie. I to samo właśnie zawsze chwalę Macieja. Uwielbiałem z nim grać. Mało ze mną gadał, bo wiesz, o czym będzie ze mną gadał, bo nie jestem jakiś miły, ale uwielbiałem z Maciejem grać. Tylko wiesz co, wszystkie kobiety od razu, bo był naprawdę przystojny, ale on powodował, że niczego się nie bałem, jak byłem na parkiecie z nim. Ja grałem czwórkę, on grał trójkę.
jak był jakiś problem na parkiecie, ktoś strzelał z dupy, nie? On pierwszy podchodził, a za nim był Radosław, nie? Radosław, po pierwszy Radosław by się bał, ale jak na przykład Laurent był i tak samo było z Maciejem. Ja naprawdę, miałem, Krzysiu Szubarga był taką osobą. Tak? Oj, Krzysiek jak był na, wiesz, na jedynce ogarniał, jak mordę dar na wszystkich, nikogo się nie bał. Ja mówię, spokojnie można grać, nie? O, tak jak to mówisz, ogarnie kuwetę. Ogarnie kuwetę, nie? Ja uwielbiałem z Maciejem, szkoda, że tak, ale ludzie tego nie doceniają. I tak samo jak patrzę na Mateusza, nie? Że widziałem, że Balcerowski na przykład, wiesz, jak Mateusz mu coś powie, to on zrolował to, bo my mieliśmy największe pretensje do tego biednego Balcerowskiego, że on nie rolował albo pod koszem zachował się tak, jak tak delikatnie. Jedną rzecz chciałbym zauważyć. Uważam, że taki przełomowy moment dla reprezentacji to był rzut Balcerowskiego w ostatnich sekundach akcji z Izraelem za trzy. Izraelczycy już doszli do nas, uważali tam chyba na dwa punkty albo coś, już nas mieli, nie? Już wiedzieli, że to wygrają. I był czas, i on rzucił siódmy, wszyscy byli dobrze przykryci, on wyszedł na siódmy czy ósmy metr, odwrócił się, rzucił trójkę. I zobaczyłem wtedy tą radość Olka i wtedy zobaczyłem, że wszedł na taki fajny poziom, bo te mistrzostwa dla niektórych zawodników stały się taką fajną na przykład rzeczą, że można i uważam, że to pokolenie pokazuje młodszym, nie chcę mówić o kolędzie i o dziewie, że tak dobrze sobie radzą na przykład w klubie, że my się nikogo nie boimy. To jest bardzo, bardzo fajne. Bo ja nie chcę mówić o meczach tam, że czwarte miejsce, ja nie jestem taki, wiesz, ja nie... Bo znasz moją teorię, że ja bym chciał w reprezentacji, żeby byli sami Polacy, żeby trenerem był Polak. Uważam, że to po to mamy kluby, że tam może by grać Pat Adam i Radosław i jeszcze jakiś na przykład amerykański zawodnik. A w reprezentacji powinni być to co Polska dała, polska ziemia dała, żeby pokazywać. Nie podoba mi się, że jest tak dużo tych... Czy jesteśmy? Jesteśmy. Za moich czasów raz byłem na Mistrzostwach Europy w Alicante i było 16 ekip. Pamiętaj, że graliśmy z Francją, graliśmy ze Słowenią i z Włochami. To były ekipy. Dlatego ja bym wolał, żeby te mistrzostwa nadal wróciły do formatu 16 zespołów. Internet, dokładnie. Dokładnie. O. O jest. Jesteśmy już. Czekaj, bo coś się dzieje z internetem na stadionie. To nie jest nasza wina. Dobrze, przepraszamy najmocniej, ale mogę już mówić, bo już zapomniałem, o czym mówiłem. Aha, dlaczego mi się podobały mistrzostwa? Czwarte miejsce, tak, ale byłeś na mistrzostwach. Byłem. I ja ci powiem, zobaczymy, czy to samo się podobało. Finowie. Kibice fińscy urzekli mnie, a najważniejsze to było tak, że mecz był przegrany przez Finów. Kibice w liczbie, niech to powiem, 5-6 tysięcy byli na meczu. I każdy zawodnik fiński nie poszedł od razu do szatni, tylko naokoło zrobił rundkę jedną z podziękowaniami. To było coś pięknego. Chodzi o ten szacunek. Te 5 tysięcy ludzi, ktoś powie, a czy to federacja zapłaciła, czy nie, ale oni poświęcili swój czas i przyjechali. Zobacz, Polska jak daleko jest od Czech? Czekaj, bo ktoś napisał, że... Mam już zielone jest, światełko? Nie, poczekaj. Spróbuję... A to później jak się... To się złączy, tak? Złączy się, tak. Tak? Słychać nas. Znaczy słychać... Będzie nas, będziemy, ale nas nie, teraz nie słychać po prostu. No. A widać nas? Nie wiem, a mi się wydaje, że to jest ta impreza, którą na górze robią, wiesz? Jest zielone. Dobra, jesteśmy na górze, ale słuchajcie, na górze jest robiony nad nami Sylwester, robią pod imprezę dzisiejszą. A może i być może... Twoje głosy nie internet. Ewidentnie ktoś... Dobre pomidorki. Słyszałem, tak, że jest lud prosi, żebym się Robson 84, ciekawe, czy pan Radosław da innym coś powiedzieć. Dasz czy nie dasz? Nie obrażam się, nie wyjdź. Dobrze, nie obrażam się, tylko kończąc. Finowie urzekli mnie, jeżeli chodzi, wiadomo, ktoś powie, a mają Markanena, ale naprawdę ich kibicowanie i przyjeżdżanie. Polacy nie przyjechali w takiej liczbie. I blisko było. Prawda? I było blisko. Ale tam jakaś jakby społeczność tak jest zorganizowana, fińska. A co to szkodziło? Co to szkodziło polskiemu związkowi zorganizować na przykład wyjazd taki jak Polski Kosz organizował? To zorganizować ten... No właśnie tak myślę. Nie, może coś tam było, ale jeden. Nie. Ale to powinno być co, że uważasz, że... 50 autobusów powinno być. Ja jestem wredny do Polaków, dlatego dobra, udaję, że tam byłem, normalnie bym tam nie pojechał.
ale wiesz co, jest to blisko i docenić na przykład reprezentację, która grała bardzo dobrze, to ja uważam na przykład, że... Byłeś na randce z koleżanką. Jako... Nie, bo jestem w trakcie rozwodu, to nie mogę. Czekajcie, znowu jesteśmy, znowu jesteśmy. Jak w barze, rzuciłem talerzami, bardzo dobre. Były wątki. A to co ci się podobało na mistrzostwach? Na mistrzostwach co mi się podobało? Podobało mi, to jest raz, że Finowie, podobało mi się... Hala mi się podobała w Czechach, bardzo. Jakby to była hala na miarę NBA, organizacyjnie też super. No i troszkę jedzenie. Brakowało mi tych kibiców, bo jednak widziałem te same twarze tych większości kibiców, co chodzą na mecze jakby. I to jest tak samo z naszym podcastem. Jakby mamy swoją środowisko, swoją społeczność, ale mam wrażenie, że już wyżej nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Znaczy ta dyscyplina, nie wiem, pan, ja tam, bo pan Adam też w siatkówce... Adrian Polak zapytał, czy Radio się rozwodzi. Tak. Jeżeli chodzi na przykład o kibica, bo ja uważam, że nadal, nie mówię, że piłkarski jest po prostu jakby nie do zagięcia, ale no nie wiem, no nie przychodzi tego kibica na przykład na koszykówkę, mimo tego sukcesu. To... Jakiego sukcesu? Następny. No jak, Doncicia pojechaliśmy. Pojechaliśmy. No, jaki? No dobra, to ogromny. Był sukces. Po tym meczu wszyscy o polskiej kadrze gadali. Twitter był pełen koszykówki polskiej. Tak. I w mainstreamie byliśmy. No wszędzie. I gdybyśmy wygrali Mistrzostwo Europy po tym, to pewnie by to było dalej. Ale jednak przyszła ta porażka. Jak przychodzi porażka, zawsze ci kibice odchodzą. Dobra, ale czwarty kibice miejsce, sukcesów no. Masz teraz we Wrocławiu, gdzie jutro jest mecz. To prawda. Pełna hala ludowa, nie da się biletów kupić. Nie kiedy da. Ostatni raz, pomijając finały, nie dało się kupić bilet na mecz koszykówki w tym kraju? Nie, no we Wrocławku tak jest na finały. No nie, nie. W Wrocławku też nie było, na przykład karnety się ustawiały, no dobra, kolejki dobra, dwa lata temu. Dobra. Ale resztę masz rację, że oglądamy Gliwice, mówimy, oglądamy Dąbrowę. Mówimy o halach na poziomie. A ty się, Tomek, zajmujesz rozwodami? 6 tysięcy. Ale ogarnąłbyś, jakby trzeba było. Okej. Okay. Widzisz, to takie ciekawe. Bo tu przeczytałem. Chciałem też kobiety dokładnie powitać. Jandrowski mówi, że nawet Lewandowcy mówili o koszykówce. Dokładnie. Była koszykówka, tylko że w sytuacji, w której nawet ten kibic taki niedzielny się do koszykówki zbliżał, nagle się odbijał od jakiejś, tu jest jakiś kwas w związku, tutaj jest liga, która jest taka, a nie inna, wiecie. Dobrze, to zmierza do tego, że jakby Gortat na przykład przeszedł na dobrą stronę mocy i na przykład też zaczął wspierać, żebyśmy razem na przykład to zrobili. Nie wiem. Bo ja na przykład uważam, że Polacy są tacy, że nie dogodzisz im. Taki naród trochę może, nie? Rozumiesz? Bo chodzi o sporty zespołowe, to my nie potrafimy się, bo tak mówię, tak, no jest sukces, ale to jest prezesa nie lubię, tego związku nie lubię, nie potrafimy się cieszyć, a po to, wiesz, jest to i tak. No tak, to obrzydza ci generalnie, wiesz, jeżeli się zaczynasz czymś interesować i widzisz, że ta warstwa wierzchnia, którą ty widzisz, to jest tylko warstwa wierzchnia, a pod spodem jest wszystko takie, wiesz, nieciekawe, czasem zgnite, czasem takie robaczywe, to w ogóle nie chce ci się, dobrze, nie chce ci się w to brnąć. Dobrze, a nie można zrobić tak, jak ja zrobiłem. Nie jest mi po drodze z wieloma osobami ze Śląska Wrocław, no ale to jest mój klub i to jest przyjemnie na przykład, jak ten klub daje radość na przykład kibicowi, takiego zwykłemu kibicowi. No to jest piękne, jak on założy tą koszulkę, dziecko założy Ramlaka koszulkę, Tomczaka i tak dalej. To jest piękne. Abstrahując od tego, że nie zgadzam się z wieloma osobami, ale nadal chodzę na te mecze, bo mi się to podoba. Słuchajcie, ja bym chciał kobiety powitać na tym czacie, bo są. Pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy Profanji, Patrycja jest tutaj z nami. W ogóle tych kobiet mogło być trochę więcej na tym czacie, prawda? Radziu, a propos kobiet, jak tam z ostrzeniem pod koniec roku? Bo gadaliśmy, fajny wątek był. Fajny wątek powiedzieliśmy, bo to zawsze człowiek... Przyostrzyłeś coś nie. Pod koniec roku, czy nie? Człowiek zawsze ocenia rok, nie? I tak sobie się śmialiśmy, że styczeń słaby w małżeństwie albo w związku z luty, kwiecień, jedziemy dalej. Ale ważne, żeby grudzień był dobry, bo statystykę na święta na nabić, wiesz. Święta, i tak jak tam żoną, dziewczyną, wspaniały. Nie, rok znakomity, zamknięty. 2020, zamknięty, pełna miłość, nie? Jest dobrze, nie? Wiesz co, jest dobrze, nie musicie się o mnie martwić, żyję dobrze i... Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze radzisz żyję. Sobie, radzisz sobie. Radzę sobie, tak? Powiem ci szczerze, radzę sobie. A panie Adamie, jak tam u ciebie?
Dajesz pan radę? Dajemy, tak. Córka chora cały czas, niestety. No właśnie, pan Adam zmaga się cały czas, kurczę, z problemami. Powiem ci, że od kiedy poszło do żłobka we wrześniu, to jest taki festiwal, festiwal zarazków, a teraz podobno w ogóle straszne rzeczy się dzieją z dziećmi, jeśli chodzi o bakterie i wirusy, więc... No właśnie tu na czacie, jak jest trochę osób, tam... Dobrze, że chociaż tyle jest. Ponad 250, to tak nie wpiszcie, czy byliście chorzy w ostatnim miesiącu, bo to chyba większość przeorało lekko jakimś kaszelkiem, bo Radziu, mówiłeś, ty kaszelek też miałeś taki mocny. Mocny byłem, ale wyszedłem z tego, pamiętacie, że podchodzę do tego zdrowia tak, że jak jesteś chory, to nie znaczy, że jesteś chory. Jak jesteś chory i nie znaczy, że jesteś chory, to idziesz do ludzi i wszyscy inni są potem chorzy. Nie, to znaczy, że organizm potrzebuje odpoczynku. To nie jest choroba, tylko po prostu organizm potrzebuje odpoczynku. Jak mi się coś dzieje, to nie idę do pracy. O, Marcin Remarkiewicz napisał, że ja z młodym też chorzy. Marcin, dzięki za życzenia, wysłał mi. I najważniejsze, tuż przed... pamiętacie, to nie jest choroba, to jest organizm chce wolnego. I zobacz, wolnego przed komputerem albo przed... Ktoś ma zapalenie spojówek, synek ma ospę, angina. Zawsze czegoś po takim zdarzeniu można się nauczyć. A kiedy tak najbardziej cię przeorało w życiu, tak wiesz, że nie mogłeś stać na przykład? Jakiś laser czy plecy na przykład? Plecy. Ja miałem problemy z plecami, pamiętam w Prostojewie 24 godziny nie mogłem znaleźć pozycji, wziąłem wszystkie tabletki przeciwbólowe, które były dostępne u mnie w aptece, nie mogłem znaleźć miejsca, jak, ale tak mnie bolały plecy, że nigdy w życiu tak mnie plecy nie bolały, moim zdaniem 40, ale powiem szczerze, znalazłem sposób na to, w Poker Stars grałem przez 24 godziny, to był mój rekord. To był mój rekord, grałem na 6 stołów, powiem szczerze, że... Ale jak pojedziesz do Chin, tam oni grają 2 tygodnie i mogą umrzeć przed komputerem. Nie, nie. Powiem szczerze, że jestem na odwyku 46 dzień bez gier hazardowych, bo zbieram pieniądze na ten. No, ale nie, to Patronite'a ci otworzymy. Chociaż a propos Patronite'a, bo my też zmagamy się, tak możesz sobie chapsnąć, ja będę mówił. Tak. Zmagamy się gdzieś tam z podcast na pewno dotrwa, myślę, do wakacji. Jest wiele osób, które chcą pomóc. To jest bardzo chwalebne, ale też pewne tematy się skończą i ktoś mi, wiele osób mówi, a Patronite'a może byś otworzył. No, nie czuję tego Patronite'a. Co to jest? No właśnie, to jest takie, jak podobać się mój kanał, to wpłać tam 20 zł albo tam 50, mają różne jakieś pakiety i w zamian za to coś ludziom dajemy. Nie potrafię tego robić i nie chcę tego robić, ale może dla ciebie byłoby to dobre, na przykład na wyjazd. Zrzutka. 20 minut jest, tak sobie policzyłem, jakby mali albo wysocy. Każdy dał jena. Jena, albo na przykład dwa. No, albo bym przekonał na przykład niektóre kobiety, że są wspaniałe, to bym na przykład miał 20 na przykład jenów by dali, rozumiesz? Ale moglibyśmy ci taką zrzutkę, zrobimy może zrzutkę taką na wyjazd, co w tym złego jest, ale za to musisz nagrać jak vloga. Jak co złego, pozbędziemy się Radosława, jeżeli on tam zostanie. Pojedzie sobie w lipcu, wróci do nas, ale to zrobimy nie, że sobie dadzą ludzie ci pieniądze i sobie pojedziesz. Trzeba wysłać tak jak Korea Północna zawsze wysyła, wiesz, urzędnika z jakąś tam drużyną, to z Radkiem ktoś pojedzie, żeby dopilnował, żeby Radek wrócił. I jeszcze będziecie kamerowo, bo musisz coś zamiandać ludziom, czy musisz właśnie tego vloga. Nie, mi się to właśnie podoba, właśnie będę się uczył. Ten pomysł jest, ale to bardziej chciałbym dla potomności, dla wnuków, że ojciec się zdecydował na coś. No poza dobrze, zdecydowaliście się w życiu na coś szalonego? Też myślę. Nie mówię na przykład o seksie grupowym, wiesz co, na rynku. Na jarmarku. Bo na jarmarku na przykład. Ale nie, chodzi o to, co zrobiłeś najbardziej szalonego, panie Adamie? O, nie wiem, siedzę tutaj. Ja chyba się wstydzę powiedzieć, ale dużo było szalonych rzeczy. Żartujesz? Ale nie wiem, czy to jest szalone na przykład. Bo tak myślę, dużo takich, że za mało lata głupoty człowiek robi. Dobrze, ale mi się na przykład podoba, jak młodzi na przykład biorą plecak, wyjeżdża. Mój sąsiad pojechał rowerem na przykład do Mongolii. Ktoś tam, wiesz, coś zrobił. Taki pomysł na przykład, który ja nigdy bym się nie zdecydował. Nie chcę mówić teraz, mój kolega na przykład do Chile czy Peru jedzie. Do Peru jedzie, nie? Ale sam? Z żoną, nie? I wiesz, taki pomysł... Ale co, pojechać na All Inclusive do Peru? Ale nie. Z żoną pojechać do Peru to nie jest szalone. Ale on jedzie na wycieczkę taką, wiesz co, że ma przejść Peru, potem przejdzie Meksyk, rozumiesz? Coś takiego, wiesz co, że nie mówię o all inclusive, zawiozą twój tyłek, tylko mi chodzi o to, że moja mama i moi rodzice nie wpoili mi czegoś takiego, żeby coś takiego robić, bo to jest bezpieczne, jest tutaj, nie jeździ. Może dlatego, że jeszcze.
Jakbyś skoczył na przykład z trzeciego piętra i stwierdził, że to jest szalone, spróbuję. Nie, no, ale nawet ja na bungee nie skoczyłem. A skoczyłeś na bungee? Nie. A skoczyłeś na bungee? Ja się boję na tych... Paralotnym balonem. A skoczyłeś z podachronem? Ja się boję na tych kaczkach wokół, co jeżdżą. Popie to za dźwignię pociągnę. Te radzieckie wszystkie, te, co, wiesz, jak wesołe miasteczka. Jak byłem w Prostojewie, to właśnie proponowano mi, żeby skoczyć z gościem, wiesz co, jesteś do niego... powiedziałem nie. Nie, kosztowało to chyba... Ale ty chyba jesteś za duży na to. Nie, on powiedział, że da radę, nie ma problemu, tylko ja powiedziałem, czy to będzie jakieś dla mnie miłe, nie? No posrałbym się, nie byłoby miłe, nie wiem, czy bym skoczył z tego, ja bym się nie odważył, ja mam lek wysokości, ale gość proponował, bo Aeroklub był pod Prostojowem, wiesz? Niektórzy zawodnicy to robi. Wiecie, o co mi chodzi? Wiadomo, że tam kryzys wieku średniego, czy człowiek ma 45 lat, ale na przykład miałem takie pomysły, żeby w golfa się nauczyć. Umiecie grać w golfa? Na gitarze? Nie, ale mamy we Wrocławiu. Kiedyś się zapisałem, ale wiesz, tymi moimi paluchami tak średnio, tam zagrałem Nothing Else Matters, bo tam nie trzeba było chwytów innych robić. Tak strykałem tego w tę stronę. Nic takiego. A ty grałeś na gitarze? Nie, właśnie ja zawsze tylko chodziłem na halę i do kasyna. Stwierdziłem, że chcę się nauczyć grać na czymś, nauczyłem się grać na ukulele. Co to jest? Ukulele? Taka mała gitarka, 4 struny. Nauczyłeś się? A ile to ci zajęło? Znaczy wiesz co, nigdy nie umiesz tak naprawdę grać na czymś, no zależy do jakiego poziomu chcesz. Dobra, rozwiążmy krzyżówkę razem. Krzyżówka numer 113, uwaga, pomóżcie, wystrzałowy trunek na 7 liter. Wystrzałowy trunek na 7 liter. Trzeci temat, bardzo fajny twój grill. Nie, szampon. Nie, grill. Grill mi się strasznie podobał. Zrobimy, co? Jeszcze zakończymy grilla i damy czadu tutaj tym razem w sali kontroli. Fajnie było. Wiesz co, jakby Lotek przyszedł, to by było fajnie. Też chociaż, myślałem. Chociaż ostatnio dziewczyny mi powiedziały, dlaczego nie spróbuję stand-upu, nie? Z nim. Nie. Ty musiałbyś sam. Nie, ale stand-up w ogóle chyba w dwie osoby to tak... Nie, to może być kabaret, to wiesz. Niebezpiecznie. Ale powiem ci szczerze, zacząłem się zastanawiać, że to by było moje marzenie, na przykład tak wystąpić z Lotkiem, to by było tak, wiesz co, bo oglądałem ostatnio jego. Naprawdę on jest śmieszny. Kurwa, jest śmieszny. Przepraszam. Kurde, jest śmieszny. On miał program, nie? Na YouTubie. Był taki. Gdyby nie podcast, kolano. Gdyby nie kolano. I co się z tym stało? No nie wiem, może kolano wybuchło. Natomiast fajnie byłoby go zaprosić i go tutaj, wiesz, NBA, żeby porozmawiać, bo on polskiej ligi nie śledzi, nie kryje się z tym, więc żeby go nie męczyć, ale NBA nie, na przykład. Chodzi o to, że wiesz co, jaki on jest śmieszny. Ja nie mówię, żebym chciał być taki sam śmieszny, bo uważam, że bez poczucia humoru jakby... Można żyć. Nie można żyć, moim zdaniem. I uważam, że te osoby, które mają braki w poczuciu humoru... To uważam, że... Słuchajcie, a jakiego znaliście koszykarza takiego, nie wiem, który zupełnie nie reagował na żarty? Że gdzieś Radek na treningu był, albo coś i w ogóle kamienna twarz, ale o co ci chodzi? Radosław Chyrzy, póki nie wyjechałem. Miałem takiego Zevenbergera w Tarnowie. On, wiecie, jakie on miał proste życie? Mówi tak, ja się bawiłem, do mnie mówi, nie? Bawiłem się. W wieku 30 lat stwierdziłem, że się muszę ustatkować. Spotkałem jedną kobietę, pochodziłem z nią 2 tygodnie i się oświadczyłem. Przyjął oświadczyny. Ja mówię, jesteś szczęśliwy bardzo. A rozmowa była w pociągu. Trójka dzieci chodziła po nim. On taki wielki, takie bary miał, nie? Chodziła i była rozmowa. Nic mu nie przeszkadzało. Cały czas ta sama twarz, nie? Jego małżonka zapatrzona w niego, rozumiem? Mówi, dobrze się bawiłem, ale w pewnym momencie trzeba się... No gość po prostu niesamowity. No, nawet w NBA grał, chyba mi się wydaje... jakiś tam, ale takie bary miał. Kiedyś to tacy zawodnicy byli, to jak przyjeżdżali do Polski, to trzeba było usprawiedliwić te pieniądze, które płaciłeś, to albo był wysoki, albo naprawdę, bo no, takie bary miał. Biały, 2-3 wzrostu. Jak teraz ludzie mówią, trenerze, ciężko mi podać piłkę na low post. Kiedyś to nie było takiego problemu, bo on tak złapał cię piłka tutaj. Piłka przebijała tak, szyby. Rozumiesz? I było podanie. A teraz na przykład gość jest wąski, ja mówię, co ty robisz w koszykówce? Ani barków, ani skoczny, ani nie umie kozłować, ani rzucać. Rudy jest. Nie, no bo chodziło o tego Grossela. Mi się to podobało, że wysłałem ci to, że jestem trzeci najgorzej rzucający zawodnik w PLK. Mogę panu Adamowi wysłać może. Na trzecim miejscu jestem, rozumiesz?
Bałem się, że będę na pierwszym, ale okazało się, że za pierwsze 13 spotkań byłem na trzecim miejscu w historii. Już pani Adamie wysłał. Radziu, dobrze, bo czas też leci. Sochan. Ale co ty mi wysłałeś? To tą statystykę, zanim o Sochanie powiemy pan Adam, po 13 rozegranych meczach drużyny w sezonie był Grosel, jest na pierwszym miejscu. Ja jestem na bardzo bezpiecznym trzecim. Sezon 2004-2005. Nie, pokażę. Bardzo dobre statystyki. Na 74 osobiste 31 doleciało do kosza. No i a propos tych osobistych, to wtedy rzucałeś jedną ręką, tak jak Sochan teraz zaczął. Podoba ci się to, że on bo poprawił trochę ten procent przez tą technikę. Znaczy mi się podoba to, ja myślałem, że to oni na początku to zrobią, bo ja nie lubię tej techniki nauczania. Dlatego, że ja lubię na przykład, żeby z dwóch, bo moim zdaniem on ma problem z nadgarstkiem, oni uważają, że on ma problem z łokciem, że łokieć mu ucieka. I rzucanie jedną ręką ma spowodować, że ten łokieć będzie na odpowiednim poziomie. Ale nadal ludzie nie zauważają, że on ma problem z końcówką tego, nie dokończa tego rzutu nadgarstkiem. Napisz maila do Nie, mi się podoba jak ostatnio gra. Nie, mi się ostatnio podoba jak gra, dlatego jak byłem w Basket Office, to zrobiłem analizę Sochana i wszystkie te rzeczy, które powiedziałem, San Antonio od razu to wdrożyło. Nie rozumiem twojego śmiechu, ale okej. Okay. Wszystko to, co powiedziałem, że powinien grać agresywniej, powiedziałem też Gregowi Popowiczowi, Popowiczowi powiedziałem na przykład, żeby więcej grał na piłce. Podoba mi się to, jak wyprowadza niego. Gra pick and roll, strasznie mi się to podoba, a najważniejsze, on chce zdobywać punkty. Wszystkie rzeczy, które powiedziałem w listopadzie, moim zdaniem to na początku listopada, skauci z NBA od razu to wzięli i zero-jedynkowo przenieśli to na jego grę. Słuchałem teraz sobie przed meczem, San Antonio grało u siebie. Do mikrofonu tylko. Nie chcę skłamać z kim, ale Sean Elliott, też legenda San Antonio, tam lokalny ten ich taki, nie wiem jak nazwać go, dziennikarzem, czy no po prostu pracuje tam, powiedział, że on jest w top 10 najlepszych obrońców obecnie w NBA. Zgodzisz się z nim? Ja na przykład, wiesz co najbardziej lubię, to co ty powiedziałeś, że jak kibic na przykład będzie mecz chyba dzisiaj o godzinie pierwszej. Grają z Dallas chyba, tak? Tak, z Dallas grają. I jakby kibice postarali się patrzeć tylko na niego, bo ja lubię sobie tak włączyć mecz i patrzę na niego. Jaki on jest mądry w obronie w tym, do wieku. Mhm. Bo oni grają switche, oni cały czas każda zasłona, to jest ten plus grania z Jeremim, że on wszystko jest w stanie, jego komunikacja, jak on się zachowuje na nogach, jest wspaniałe. Strasznie mi się to podoba, pamiętamy do wieku, on ma nadal 19 lat, dlatego San Antonio tak wierzy w niego. Dlatego wierzę, że jak on poprawi troszkę atak, bo on nie musi być jakimś wielkim na przykład, jeżeli wejdzie na poziom 13-15 punktów w każdym spotkaniu, no to będzie złoto. Złoto będzie. A co sądzisz o czymś takim, że Mateusz tutaj na czacie napisał, że ja bym podsumował rok jednym zdaniem. Sochan, jak nie zacznie trafiać trójek, to po trzech sezonach skończy w Albie Berlin. Bardzo dobry. Dlatego mi się wydaje, że ci trenerzy zaczęli mocniej się przykładać do jego rzutu i zaczynają kombinować z jedną ręką. Dlatego, że był taki zawodnik Michael Gilchrist. Został wybrany z numerem drugim. Wspaniały obrońca. Naprawdę dobry obrońca. Tylko miał problem jeden, nie? Nie umiał rzucać. Ale on nie umiał rzucać tak kompletnie. Nie umiał rzucać, bo jego rzut był taki po prostu... No nie umiał rzucać. No i zespoły na przykład próbowały, wiesz, atleta i tak dalej. Większy atleta niż Jeremy. Troszkę mniejszą inteligencję jakby boiskową. Ale zgodzę się z tym stwierdzeniem. Uważam, że 3 lata, czyli ja bym powiedział, że ten 4-letni kontrakt, który on ma, czyli 2+2, to jest jakby po tym, jak nie wejdzie na poziom 20 milionów, to kluby zainteresują się nowym, młodym zawodnikiem obiecującym, bo jak nie nauczy się rzucać na poziomie 30... Myślę, że to tak będzie, a jak się, okej, rzut troszkę poprawi, ale jeszcze rozwinie to, co już ma, że będzie topowym właśnie obrońcą. Ale jest to, zbyt duża dziura. Naprawdę? No ja ci powiem szczerze, ja nie chcę mówić na polską ligę, jak ktoś nie umie rzucać, ma jakiś słaby procent, to jest dziura. Przy dzisiejszym scoutingu w NBA... No jakoś tak Draymond Green sobie poradził. A to nie jest tak, że jak w NBA ktoś będzie za dobrze bronił, to wszyscy będą się obrażać na niego? Nie. Znaczy pierwsze, Draymond Green, pamiętaj z kim gra, zauważ. Ale może będzie miał takich... Ja lubię Draymonda Greena, jak nie ma Kerego. Jak nie ma Kerego i Thompsona, Draymond Green jest niepotrzebny. Naprawdę. On sobie nie potrafi poradzić w koszykówce. Jego obrona jest taka ale sobie. Ale nadal jest...
ciekawym zawodnikiem, do, jakby ktoś nie, budował drużynę do, nie, ze Strzelcami. Dlaczego? Nie, tylko nie potrafi grać z tymi chłopakami? I moja teoria jest straszna, jeżeli chodzi o Draymonda Greena. Oczywiście mogę ci powiedzieć argument, że w reprezentacji nigdy sobie nie poradził w Stanach Zjednoczonych, a miał lepszy. System Kerra jest po prostu uszyty pod Draymonda Greena. Ja się zgodzę z tobą. Steph bez niego sobie poradzi, ale Draymond Green bez Stepha sobie nie poradzi. W tym wieku, co on jest. I zobacz, i pamiętajmy, że to musi być system. Pamiętaj, że te lata, które Draymond, oni już się znają. Zasłony od tyłu, nie wiem, dribble handoffy, wyprowadzenie kontry, zasłony na przykład flerowe. To oni są mistrzami w tym, ale pamiętaj, że oni ze sobą są chyba 7-8 sezon. Jeremy, po pierwsze, San Antonio nie preferuje takiej gry, żeby pod jakiegoś zawodnika to zrobić. Jakby był jakiś zawodnik taki typu Steph i wtedy Jeremy mógłby się uczyć, wiesz, każdego miesiąca, każdego roku pewnej gry, bo Draymond się nauczył po prostu. Oni jest symbioza między Steph Curry po prostu i Draymond Green, to jest jedność, rozumiesz, to jest jedność. Ale najważniejsza rzecz, którą przeczytałem, to jest tak, Steph sobie poradzi bez Draymonda, Draymond sobie nie poradzi bez Stefa, dlatego że to jest po prostu... No to wróćmy do Sochana. No, ja uważam, że jeżeli będzie wybitnym obrońcą i będzie robił te dobre rzeczy, to już spokojnie w NBA się utrzyma. Nie mówmy o Albie Berlin. Jedno ci powiem. No wiadomo, tam mało się znam na NBA, ale uważam, że w NBA nie ma dobrych obrońców. Bo zawsze atak bije obronę. I inaczej, źle powiedziałem. Najlepszą obronę bije najlepszy atak. A w NBA masz najlepszych zawodników w ataku, czyli masz 20 osób, 15 osób masz w lidze NBA, którego wystawisz mi najlepszego obrońcę, ale ja i tak cię pobiję. Czyli to jest dla mnie Durant, dla mnie teraz Tatum, dla mnie Steph Curry. Możesz dać jakiego chcesz obrońcę. Może on ćwiczyć może 24 godziny. Może ci to dać nie finał, ale może ci to dać playoffy na przykład. Masz rację. Tylko pytanie internauty było fajne. Tak. Czy on się, bo zobacz, on nie może rzucać na 12% albo 15% za 3. No ja cię kręcę. No to na pewno. Rozumiesz? Ma teraz 18%. I teraz jak w ciągu 3 lat kibic napisał, nie poprawi na 30%. Bo pamiętaj, zobacz, ja nie rozumiem, dlaczego NBA kryje tak Draymonda. Oczywiście, on jest inteligentny i tak dalej. Wiadomo, że ja bym go zostawiał na rzucie, ale on jest na tyle mądry, że dribble handoffy bardzo dobrze gra. Jak go odpuścisz, on potrafi. Dlatego ci powiedziałem, że jestem ciekawy, w którym kierunku Jeremy pójdzie, bo podoba mi się, że musi grać na piłce. Bo jak nie umiesz rzucać, to nie możesz stać w rogu. Rozumiesz? Tylko musisz grać na piłce. I teraz zobacz, jak on będzie w stanie rozwiązywać sytuacje na przykład dwójkowe. Czy on jeden na jeden zaczął to robić ostatnio. Dlatego ostatnie mecze mi się strasznie podobają, bo nie twierdzę, że jak nie będzie umiał rzucać, to nie będzie. Tylko pamiętaj, że jego kozioł jest do poprawy. Lewa strona jest nadal do poprawy. Pamiętaj, że ja go dobrze traktuję, dlatego że ma 19 lat, ale no, fizycznością też musi troszkę nabrać. Chciałbym też zapowiedzieć, że będziemy mieć nowego partnera. Aplikację będziemy pokazywać Surf, w której zobaczycie, jak udzielać pierwszej pomocy albo jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa. I z Radkiem i z moimi gośćmi, którzy będą przychodzić od stycznia, będziemy na przykład próbować tutaj na manekinie na przykład zrobić usta albo pierwszą pomoc. Będziemy troszeczkę, wiesz, pół żartem, pół serio, ale jeżeli nam się nie uda, to na przykład odeślemy was do takiego 30-sekundowego albo minutowego filmiku, w którym to zobaczycie, bo tak naprawdę jakby się coś teraz pan Adam by zasłabł, jak byś go uratował? Powiem ci, że ja mam to szczęście, że mam bardzo fajny klub, czyli Siechnice. No właśnie, no ale życie trzeba facetowi ratować. Ale właśnie ci tłumaczę. I my co roku jestem zapraszany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach. Mam tam wspaniałego pana, który mnie poduczył, w jaki sposób na przykład ratować życie. Najważniejsza rzecz, co mi on powiedział, nie odchodzi się. Czyli nieważne, ja na przykład, czy się boisz, czy nie umiesz mu pomóc, ale musisz być z tą osobą. Naprawdę. Czy czekałbyś, aż umrze po prostu nie, do końca? Nie. Co? To też jest ważne, ale tak, ale pomoc, nie? Pomoc. I potem bym umiałbym po prostu, wiesz co, jakby... I właśnie takie rzeczy... Nie, tak? Mi się wydaje, tak, bo ja byłem już 2 razy na takim kursie. Mi się wydaje, że z racji tego, że lubię pana Adama i wiem, że ma
wiem, że ma dziecko i żonę, które kocha, no to bym chyba uratował. Albo na przykład będziemy, czy potrafimy... Z tym już bardziej no większy czy problem. Czy potrafimy gaśnicę odpalić na przykład, nie? Też będziemy mieli takie... Znaczy, jakbyś miał granat, to by było łatwiej odpalić, ale... Zawleczka jest, nabita jest. Weź wytłumacz, skąd korelacja aplikacja straż pożarna. No właśnie. Ponieważ... Właściciel tej firmy był strażakiem. Jak to dudneło. Był strażakiem, pracował w straży pożarnej, dlatego też przyniosłem różne gadżety. Chciałbym, Radziu, zobaczyć cię w takim kasku, jak byś wyglądał. Szczerze, jak byłem w tej ochotniczej straży pożarnej, miałem taki kask. Nie wiecie, jak to dużo kosztuje. Miałem taki poważny kask, kupiony przez gminę chyba, czy przez sponsorów. Jaki on był ciężki. No załóż, jak to ciężko. Ten na przykład nie jest ciężki, ale tamten był ciężki. Zakładaj. Nie było. To był nowy. Ale ty sobie zaprosimy ciebie. Oprócz tego będą też do wygrania czujniki, czujnik dymu za wytypowanie wyniku meczu wybranego wcześniej przez nas. Będziemy. Radosław, to do Kambodży w tym musisz jak pojechać. Młody Waldemar Paweł. Się śmiejecie. Jednym z moich pomysłów było, bo wiecie, że każdy może na przykład do ochotniczej straży pożarnej się zapisać? No właśnie, może by tak bardzo... Tak samo, każdy może oddać szpik, każdy może oddać krew. Pewnie. I każdy może zostać członkiem ochotniczej pewnie, straży pożarnej. W Pepie wszystkie mamy są strażakami. Świnka Pepa też jest, kurde, u mnie leci cały czas Pepa, jakiś tam psi patrol, George. Czyli trzecie dziecko? Blue, wiesz, są czy dziecko? Nie. Drugie? Próby są, wiesz, regularnie, ale nie. Lepiej uważ. Pan Adam, jeszcze jedno? Ta moja córka może to oglądać. A może ty byś coś przeostrzył w Kambodży na przykład? Nie, moim zdaniem mam słabe geny. Tak? Słabe ale to geny. Byłaby ciekawa postać, potem byś wrócił po 20 latach. Albo z taką, wiesz, te tajki, one nie są takie wysokie. Zależy, jaką tajkę byś złapał. Szach miał taką dziewczynę. Żeby niespodzianki nie miała, tak, słyszysz? Żonę tak jakbyś taką tajkę z niespodzianką znalazł, to idziemy też nie... na tematy, które po 24 powinien. Bo już wiem, do czego on zmierza, dlatego idziemy. Następny. Bardzo fajne tematy pogadać. Tak. Ja bym chciał pogadać, tylko tak, wiesz, to musiałby inny podcast być, naprawdę. Ja ci powiem szczerze, że jak będę tam, to będę ci wysyłał specjalne. Będzie tak, dla wszystkich i dla Kamila, dobra? Dla Kamila będzie po 22, będę chodził z kamerą i po 22 i sprawdzę, czy to jest prawda, że z niespodzianką. Poczekaj, dobra? Bo o tych dzieciach w Kambodży mówiliśmy i czy my będziemy dzieci, ale coś mi, Radku, umknęło, chciałem coś zapytać. Skoro mi umknęło, to tak, powiedziałem, witamy nowego partnera, oczywiście od stycznia, aplikacja Serv, będziemy tutaj uczyć, jak udzielać pomocy i to może być bardzo ciekawe, może się przydać. Panie Damie, a teraz, jeżeli pan może puścić filmik od Znawców Opon.pl, będziemy mieć parę minutek przerwy i po przerwie troszeczkę porozmawiamy o tych meczach 1 stycznia. Czyli widzimy się za 3 minuty. Witajcie. W kolejnym odcinku omówimy sobie long pass, a tak naprawdę omówimy, co może się wydarzyć, jeżeli mamy wysokiego, który chętnie kozłuje, który dobrze się dzieli piłką i który może przekozować piłkę z podkosza naszego bronionego na atakowany. Jest to bardzo cenna umiejętność i trenerzy chętnie z niej korzystają, jeśli wysoki umie dobrze podawać. Tak zwane coast to coast w wykonaniu wysokiego, czyli popularne od wybrzeża do wybrzeża, czyli przekozłowanie przez całe boisko, daje nam wiele możliwości. Nie angażuje tak naprawdę gracza niskiego w kozłowanie i rozgrywanie, tylko zajmuje się tym od razu wysoki po zbiórce. Jest to o tyle produktywne, że może nam dać bardzo łatwe punkty, na przykład rzutem za 3, albo po prostu na przykładach, które za chwilę zobaczymy, punkty wysokiego z szybkiego ataku. Dzisiejszy odcinek nazwałem Long Pass, dlatego że pierwsza rzecz, którą wysoki po zbiórce może zrobić, to jest właśnie długie podanie. Oczywiście wszystko zależy od reszty zespołu, która musi świetnie biegać i otworzyć to podanie. Natomiast taka możliwość daje bardzo łatwo zdobyte punkty. Ktoś powie, co w tym trudnego? Trudność polega na tym, że trzeba to podać bardzo dokładnie, jest duża szansa na stratę, nie każdy wysoki sobie na to pozwoli, nie każdy trener
chcę, żeby takie ryzyko zostało podjęte. Jak zobaczymy w przykładowych klipach, to jak wysoki jest tak zwanym rozgrywającym, bardzo fajnie można wykorzystać dla reszty zespołu. Mało tego, jeżeli ma na tyle dużo umiejętności, jak chociażby Nikola Jokić, możemy liczyć na to, że sam wykończy akcję i zdobędzie łatwe punkty. Zobaczcie teraz wcześniej wspomniane przykłady z naszej ligi, ale także z NBA, słynnego centra Denver Nuggets. Idziemy. Dziękujemy za film od naszego partnera znawcyopon.pl. Od Adriana. Natomiast ja jeszcze przypominam, że jeszcze można wylicytować tą moją legendarną koszulkę z Zielonej Góry. Zaraz wrzucę link. Chyba skończyło się na 3 500 zł, jeśli dobrze. Dobra cena jak na koszulkę. 300. 300, jak ktoś chce, może być za 3200. Czyjaś do licytacja trwa do końca, jeśli dobrze pamiętam, tego odcinka, albo na pewno do końca tego roku. Jeszcze można taką koszulkę, cel szczytny, no bo tragedia w Zielonej Górze i to jest wszystko dla Ignasia, który stracił rodziców i siostrę. Ale my wrócimy do koszykówki polskiej. Pan Adam zasugerował, żebyśmy porozmawiali o rozczarowaniach i zapisałem swoje takie. No. Top 4. Może zacznę od siebie, że brak awansu rycerzy Rydzyna do pierwszej ligi i biorę to na klatę. Były pytania, co się stało z klubem. No nie ma klubu, no cóż mogę powiedzieć. No nie ma klubu seniorów, bo klub młodzieżowy istnieje i tam naprawdę dobrą pracę się wykonuje, zwłaszcza w tych najniższych, najmłodszych rocznikach. Zapisałem sobie z całym szacunkiem do kibiców Wałbrzycha, to jednak ten brak awansu gdzieś tam mimo wszystko jest jakimś rozczarowaniem dla mnie tutaj lokalnie na Dolnym Śląsku. Nadal dużo przeklinam, żona mówi, kaloryfera nie zrobiłem nadal, więc to są moje cele, które na 2023 chciałbym zmienić. Może nie kaloryfer, ale żeby tam zarys był jakiegoś mięśnia, nie? Na brzuchu, żeby tam w miarę się na działce pokazać. To są takie moje rozczarowania. Nie, jakby myślałem dosyć długo, ale więcej mi nie przychodziło. Nie wiem, co można rozczarowaniem jeszcze, no bo można się przyczepić znowu, ale nie chcę. Więcej czasu z córką też. Pozdrawiam Helenkę. Ja dużo czasu spędzam córką. To... Ja nie. 20 lat mam. No właśnie, a moja ma 2,5, to wiesz. Radziu, twoje? Zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym rozczarowaniem, bo tak jak ci powiedziałem, że Wałbrzychowi się należy, moim zdaniem, ta ekstraklasa. Chciałbym dla tych kibiców wałbrzyskich zobaczyć to. Zapomniałem powiedzieć, bo ja sobie jeszcze na liście dałem właśnie, że Łańcut, awans jako plus tego sezonu, znaczy roku 2022, i nawet postawa Łańcuta w spotkaniach. Wiesz co, ja jestem rozczarowany, jeżeli chodzi o podejście jakby ludzi, czy dzieciaków, czy zawodników do koszykówki, że moim zdaniem, jak rozmawiam z kolegami trenerami, to coraz mniej krytykuję trenerów, a coraz więcej uważam, że źle wychowujemy dzieci do sportu. Z jednej strony ktoś powie, mi się to podoba, że nie każdy musi zostać sportowcem, tylko ludzie nie rozumieją, że sport to jest ciężka praca i trzeba trenować. Jak ja patrzę na przykład, że każdy jest zmęczony, ja też chodziłem do szkoły. Też chodzili do szkoły. No i nigdy nie mówiłeś, że masz tyle szkoły, że nie możesz trenować. Bo to było jakby twoje, chciałeś trenować, to trenowałeś. Ten ci mówił, przychodzą tu tylko ci, co chcą. A teraz słyszymy tak, że no mam szkołę, mam basen, mam angielski,
mam korepetycje. No i później przychodzi mecz i na przykład zawodniczki albo zawodnicy mówią, przegraliśmy, jest płacz. No nie widzicie korelacji między tym, że mało trenujecie i słabo gramy. Ja na przykład zauważam, że jakby młode pokolenie, też rozmawiam z właścicielami firm, że młode pokolenie jest takim jakby, żeby jak najmniej się namęczyć. My chcemy w sporcie ten splendor, zdobędę punkty, nie? Ale na przykład, żeby się namęczyć, żeby naprawdę się namęczyć na treningu, to ja już tego nie widzę. To pokaż takiej dziewczynie koszykarkę, która odniosła sukces, skończyła karierę, na przykład dalej jest, wiesz, szanowana, po prostu odniosła sukces i że warto było to wszystko robić. Bardzo mało jest takich ludzi. To, że zostaniesz... Za mądry kimś, jesteś do tej rozmowy. To, że zostaniesz kimś w sporcie, obecnie jest tak trudne, że tak jakby, aż wiesz, wręcz niewykonalne, że ciężko jest kogoś zainteresować w ten sposób, żeby poświęcił się całe życie sportowi, z którego potem może nic nie mieć. Masz rację, bo musimy rozróżnić dwie rzeczy. Do 13 roku życia jest dużo na rybku, jeżeli chodzi o piłkę nożną, siatków. Dzieci chcą, tak. Garną się do sportu. No tak, rozmawiam powyżej. Masz rację i zgadzam się z tą 100%. No tak, ale łatwiej jest trenerów. Pokazać piłkarza. Zobacz, Heniu mały. Będziesz takim jak Robert, jak tam Piszczek. Jest naciągane. Ale pełno jest gości, którzy są, powiedzmy, wypromowani przez media, wypromowani przez swoje sukcesy. I łatwiej jest na ich przykładzie kogoś, wiesz, złapać. Nie? Natomiast jeśli chodzi o koszykówkę, no to takich osób nie ma. No co, chcesz być jak Marcel Ponitka? Jak Mateusz Ponitka, jak no, nie co, wiem. Źle mają? Jakbyś popatrzył, co Mateusz. No nie, ale wiecie co. Jako no, co? Jako jakby, no, bo teraz inaczej. No nie wiem, zawsze, prawda jest taka, że większość tych chłopaków, których gdzieś tam powiedzmy grają w kadrze polskiej, czy osiągnęli sukces, to są ludzie, którzy z polskim sportem mieli bardzo mało wspólnego. Prawda czy nieprawda? No tak, tylko zobacz. No ale co jest miarą sukcesu? Pieniądze? Dla dzieciaków? Nie, mówisz o dorosłych. Wydaje nie? mi się, że dla takich dzieciaków typu 13-14 to, no to że będą mieli dostatne życie, to jest bardzo ważne. Zobacz, no to można to na poziomie. Dlatego, że wchodzisz na Instagram, wchodzisz na social media, wszyscy cię oblewają, wiesz, tu auto, tu sobie jakiś tam youtuber kupił auto, tu sobie... No ale nadal tam, możesz odnieść sukces grając w ekstraklasie. Ja uważam, że pan Adam ma rację, że kiedyś na przykład sport, nie chcę ci mówić, że ty wyrosłeś z Kuźnik, a ja na przykład z Inowrocławia, że my chcieliśmy się pokazać. No gadaliśmy o tym, co nas motywowało. Tak. A teraz na przykład mają smartfony i on może zostać youtuberem albo influencerem. Tyłek pokażesz. Rozumiesz? I on będzie tak samo sławny jak koszykarz, albo bardziej więcej zarobi, influencer na przykład youtuber, więcej zarobi niż na przykład koszykarz, a koszykarz musi tak, męczyć się, spocić się, kontuzja, psychicznie będzie męczony przez trenera. No ludzie nie są... I to jest twoje rozczarowanie. Dla mnie to jest rozczarowanie, dlatego że jak ja zostawałem trenerem, chciałem zostać trenerem, to ja myślałem, że ja znajdę Kamila Hanasa, rozumiesz, Radosława Chyrzego. No ale to jest twoje przekleństwo, bo jakby trochę, bo patrzysz na nich przez to, jak ty pracowałeś i to cię męczy, nie? No dobrze, ale tak powinno... Ja wiem, ja też takie rzeczy widzę, ale no... Mój trener Kaca mówi do mnie, wiesz co, wiesz jaki jest problem, jak ja zaczynałem trenerka, jaki jest teraz problem? Kiedyś to miałem 30-40 osób i ja decydowałem, kto będzie trenował, a kto nie będzie w Śląsku Wrocław. Ja więcej energii musiałem spożytkować na to, żeby wymyślić trening, żeby zrobić ćwiczenia. Teraz najwięcej energii, wiesz na czym mam? Żeby zachęcić te dzieci, żeby one cokolwiek chciały zrobić. One nie chcą nic robić. I powiem teraz bardzo brutalną rzecz. Bardzo brutalną rzecz. Od kogo się dzieci uczą? Rodziców. Prosta rzecz. Mój tata, jaki był, ale oglądał sport, chodził, powiedział, idź na asfalt albo idź grać, a nie siedzisz w domu. A teraz jak na przykład człowiek ma komputery, gra w gry, albo na przykład siedzi na przykład przed internetem, brzuch mu rośnie, co wyciągnie dziecko i mówi, no idź na mecz, albo idź. No sport nie jest popularny już, nie oszukujmy. Sport przez duże S, kiedy są wielkie pieniądze, Lewandowski, to, ale żeby to było, musi być na dole, ktoś musi trenować. Jest więcej trenerów. No ja jestem trenerem, a nie mam kogo trenować. Ale musisz mieć coś, co tym dzieciakom pokaże, że do tego możesz aspirować, tak? Jeśli będziesz dobry, będziesz walczył. Nie pokazuje, że możesz być zdrowy. No, to jest zupełnie co innego. Ty mówisz o trenowaniu koszykówki, nie wiem,
5 razy w tygodniu, tak, po ważnym graniu, które doskonale wiesz, że po graniu takim wszystko, co masz, to na pewno nie jest zdrowie. Nie? Na pewno tego zdrowia nie masz, bo to zdrowie... Czemu? Radio dobrze się trzyma. No ale teraz się lepiej ile macie kolegów, którzy skończyli grę i tu ich boli, tam boli, nie masz ręki, tu cię boli. No wiesz, właśnie myślałem, żeby dlatego się pytałeś rozczarowania. Dla mnie największym rozczarowaniem jest to, że jak obserwuję koszykówkę, nie chcę już być trenerem, rozumiesz? Bo nie ma zawodników, którzy oni by chcieli bardziej niż ja. Ale to mówisz, bo ty tak bardzo chcesz, więc to będzie dla ciebie ciężkie. No jak zaczynasz uprawiać wspólnie kamień, ja pierniczę, ty chciałeś. No ja bardzo chciałem. Kamil, ja nie chcę mówić, rozumiesz, nie umiałeś tego, ale ty chciałeś. A teraz jest problem, że zawodnicy nie chcą. Dajesz im piłkę, dajesz, mówisz, rzucaj, gra jeden na jeden. Ale oni nie chcą tego zrobić, bo to wymagałoby od nich rozczarowań, jakichś takich rzeczy, rozumiesz? Zawsze ktoś przegra, nie? Zawsze ktoś przegra. Oni wolą się wycofywać. Teraz jest kultura zwycięstwa. Tak. Każdy chce wygrywać, a jednak sport, i to szczególnie sport taki, no powiedzmy, zawodowy, to jest zawsze rozczarowanie. To... I to mi się podoba. No. Pan Artur Kowalczyk. Kiedyś zwolnienie z UEF-u to był wstyd. No tak. Rozumiesz? A wiesz, co teraz jest zwolnienie? Każda ma... coś boli, każdego coś boli. A rodzic mówi tak, nieważne. Ja obserwuję narody skandynawskie i Słowenię. I w tych narodach na przykład jest obowiązek grania w dwóch zespołach. Ja bym zrobił obowiązek do 15 roku życia, że musisz grać w dwóch sportach zespołowych. Jeszcze coś innego. Uwalałbym z WF-u. Bo ludzie są mądrzy, na przykład, że traktują nauczyciela wychowania fizycznego, i to mnie najbardziej wkurza. Wychowania fizycznego trenera traktują w szkole jako on mnie przepuści albo coś takiego. Nie, nie powinniśmy. Jak nie umiesz przewrotu albo nie przebiegniesz 1000 metrów w odpowiednim czasie, to nie powinieneś zdać do następnej klasy. Bo jak nie umiesz liczyć, to cię nie przepuści pani. Ale pan jest od WF-u, no to pan powinien. Nie może być tak, że ja mam zawodników albo zawodniczki, które nie umieją skakać na skakance. Nie umieją skakać na skakance. Rozumiesz to? Na skakance. Na skakance. Nie umieją lewego dwutaktu. Na skakance. Ciężko. Radził. Przyznaję, a pamiętasz w Lesznie piłkę nożną? To był skandal, jak zobaczyłem piłkę nożną w Polonii Leszno. Dałem im piłkę, mówię... Okej, okay, Radosławie... Ale na treningu? Czekaj, bo ja powiedziałem tak, Radosławie, jesteś nie, w dupie. Nie, kilku z nas grało. Jesteś w dupie, mówi tak, piłka nożna, wszystko załatwia. Dałem im piłkę, popatrzyłem. Na 12 osób albo na 10 umiało grać w piłkę czterech. Czterech. Przyznasz, czy może pięciu? To... Co to znaczy umieć? Wiesz co, jak trener Chudeusz dał w Śląsku Wrocław, ja byłem, piłeczkę, to było coś takiego, zapaliły mi się oczy, Kikowski, Fliger, rozumiesz, to od razu było widać pomysł taktyczny, podanie, wybiegnienie. Ale na display. A było coś takiego, a w Lesznie było tak, podanie? I stoi. A ja mówię, panowie, po podaniu biegniemy. I teraz wracamy. Jak mamy uczyć koszykówki, jak oni najprostszej gry na świecie. Ale ja cię gorzej zastrzelę. Ja się spotkałem, że niektórzy koszykarze byli lepsi w piłkę nożną niż w kosze, jak zaczęli grać w nogę. Ja mówię, patrz, co on robi, kurde. Ja powiem jedno. W Notoć Inowrocław, kolega z Inowrocławia to ogląda. Miałem 17 lat. Graliśmy z piłkarzami. Z piłkarzami U17 graliśmy sparring piłkarski, a później co zrobiliśmy? Graliśmy sparing koszykarski. Wyobrażasz sobie teraz? U17, Śląsk, co mówi tak, panowie z Oporowskiej, gramy sobie sparingek w piłeczkę, a później w kosza. Czy to byłoby możliwe? Za moich czasów, proszę się nie przestraszyć, 27 lat temu to było możliwe. Wiadomo, mieli problemy, jeżeli chodzi, ale była gra. Rozumiesz? Trenerzy na przykład, zawodnicy potrafili wiele a teraz na przykład, jestem koszykarzem, a ja mówię, a co to szkodzi, żebyś siatkówkę umiał? Albo ale ty mówisz trochę, dotykamy dwóch różnych rzeczy, bo to jest jakby ogólna rozwojówka i treningi. Takie przekonanie dzieci do sportu, to jest co innego niż przekonanie dzieci do zawodowego sportu. Tak. Ale dobrze, ale od tego się zaczyna. Nam brakuje koszykarzy, a nie, znaczy no wiadomo, że oczywiście, że nie, tak. Jak powiększysz to na dole,
To jakiś tak, koszykarz tak, się zgadza. Tak, a dobra, a jeszcze tak, bo mi umknie to, a czy taka poprawność już wszystkich polityczna, sam trochę jestem, bo nie powiem czegoś za dużo, jest taka, że jakby dzieci obserwują na przykład koszykarz, my jesteśmy nudni po prostu. Nikt nie jest wyjątkowy, w sensie tak, nikt nic nie powie ekstra, bo się boi, bo ktoś coś powie. Jakby jesteśmy tacy sami. Nie jest, nie ma takich idoli, jak kiedyś, nie wiem, ty miałeś swoją widownię, bo byłeś Radkiem. Zielony był sobą, tak, ktoś tam był sobą. A teraz wszyscy są tak poprawni. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo się boją krytyki. No mówię, a boją hejtu. Się krytyki, bo, a boją się, że a to mi nie zapłacą, jak, albo jak to. Jak się albo boisz to... hejtu, to sobie wysyła. Bo ile razy jest taka sytuacja, że ktoś do nas przychodzi tutaj, siada, o czymś mówi, super mówi. I my jakby przed podcastem mówimy, o to pogadamy o tym. Nie, ja nie chcę robić sobie problemów, nie? Więc ma do tego prawo, te problemy tylko... zamiata, mimo tego, że wszyscy wiedzą, że one są, więc one nigdy nie będą rozwiązane. Tak? W takiej ale nie jest to, jeżeli chodzi o wychowanie, nie wiem jak wy będziecie wychowywać swoje na przykład córki, ale ja na przykład wychowywałem swoją córkę tak, żeby nie bała się powiedzieć tego, co myśli. Kosztem nawet, jak ojciec, kosztem tego, że ktoś tam pomyśli albo nie da ci roboty. Dlatego, że to jest dla mnie najważniejsze. Ja na przykład uważam, że takie wychowanie, i to się zaczyna od rodziców. I nie chcę mówić, ale my kopiujemy pewne rzeczy, które Czy od rodziców dużo się zaczyna. No nawet samo to, że kiedyś z Kamilem mieliśmy takie pomysły. Jeździliśmy na 1 czerwca po boiskach, ale też każdy z nas mija te boiska, różne, szkolne, orliki, nie orliki. I zobaczcie, ile razy jest sytuacja, że jest tatuś i dziecko i grają w nogę, a kosze obok są puste. I ile razy jakby dzieci przychodzą z rodzicami pokopać, a nie zabiera się dzieci. Mało, bardzo rzadko widzę kogoś, kto... Bo dziecko na przykład nie jest w stanie dorzucić do kosza. Dobrze. Tego też apelowałbym. U mnie na Ubinie jest minikosz. No właśnie, minikosz. Żeby był przy dużym koszu, żeby też był zawsze minikosz. Żeby nawet ten tata mógł... Ale i wracamy na przykład do szkoły. Bo ludzie nie rozumieją, po co jest WF. Po to, żeby młody człowiek nauczył się wielu dyscyplin i później, jak będzie miał syna albo córkę, żeby ich tego nauczył. Koszykówkę. A to jest inny problem. Koszykówkę ciężko, a piłkę to, wiesz co, Lewandowski kopnął, to ja też kopnę. Ale nauczyć dziecko rzutu w Ameryce, pierwszym nauczycielem jest rodzic. Tutaj, ale tak, tylko że u nas w szkole, u nas rodzice jakby bardziej zrzucają jednak wychowanie dzieci na szkołę, związane to jest z tym, ile dzieci po prostu spędzają czasu w placówkach. Ale nie każdy musi być sportowcem. Nie każdy, natomiast problem jest tutaj inny, który też dotyka koszykówki i wszystkiego, czyli kto zostaje trenerem jakby takich dzieci, albo kto zostaje WF-istą. Jakie są jego predyspozycje? Jak on jest opłacany? Czy mu się opłaca być dobrym i się szkolić? Czy jemu się opłaca odbębnić i iść do domu? Ja ci powiem szczerze. Czy jemu się w ogóle to nie opłaca i tak naprawdę robi to tylko po to, że... Dlaczego robi tylko dlatego, że nie bardzo jakby widzi stabilną pracę gdzie indziej? Bo doskonale wiecie, jak wygląda praca z dziećmi, tak? W koszykówce. Mieliśmy tu też paru trenerów młodzieżowych, mieliśmy paru trenerów jakby seniorskich. Nie ma gratyfikacji za to, tak? No sam wiesz, ile musisz się narobić, żeby cokolwiek zarobić, więc musisz cały czas kombinować. Jak musisz kombinować, jak przeżyć, to nie będziesz kombinował, jak zrobić, żeby te dzieciaki przychodziły. Tylko dobrze, ja zgodzę się z tobą. I oczywiście są jednostki, które są świetne. Jest Maksym Papacz, tak? Są ci goście, jest Kacpa. A. Są goście, którzy chcą się rozwijać, walczą. A tak, masz coś przeciwko Maksymowi? Dzieciakami przestańcie. WKK jest pełno trenerów, tak? I tam podobno jest fajnie. Natomiast ile jest takich miejsc, że jest niefajnie? No ilu tu przychodziło koszykarzy i mówiło, że miał straszne początki, nie? Dobrze, że taki to, trener tylko... był taki był taki, bo ktoś tam uważał to, chciałem to i tak co? Naprawdę psują ludzi, a nie wyciągają, nie? Wiesz, zawsze ta gratyfikacja, jak się rozmawia z trenerami, to jest gratyfikacja, tylko nadal jest misja, no ja cię kręcę, no musisz lubić tą dyscyplinę. No dobra, no ale mówisz też o rachunkach, nie? No bo ktoś poświęcisz czas innym dzieciom, żeby je wypromować i nic z tego nie będziesz miał na koniec dnia, to jako masz. No co? Radość tego dzieciaka, no nie zapominajmy o tym, no gratyfikacje finansowe to nie są jedyne rzeczy, które... No dobra, no ale jak musisz zapłacić, wiesz, tak ty ale mówisz, dobra, no to... Na ale to ty masz, no jest. Dobra, no ale... Na rachunki jest... Nie, Radek, nie sam mam... wiesz, ile zarabiają trenerzy młodzieżowi. To nie jest, motywacja. Jak się w tym kraju utrzymać za 2000 zł? Niektórzy mają gorzej, no.
No tak, ale chcemy jednak, żeby to byli ludzie, którzy jakieś wartości tym naszym dzieciom wpoją, że jednak warto walczyć i że, nie wiem, możecie być ponad tą polską ligę, gdzie taki, nie wiem, Jeremy Sochan jakby trafił do polskiej ligi, to jakby, nie wiem, grał w pierwszej lidze, to pewnie byłoby dobrze, bo u nas 19-latek to nie jest żaden koszykarz, nie? Więc wiecie, no nie ma, no jest sufit. Tym dzieciakom się nic nie pokaże. Słuchajcie, nie możemy narzekać, nic bo są takie osoby, wspomniałeś o osobach takich, jest Radosław. Moim zdaniem będzie dobrze za parę lat, że to pokolenie rośnie. No teraz dobra, są, ale co im pokażesz? Pokażesz im polską ligę, gdzie mimo, że nie wiem, są takie zespoły, które stawiają na Polaków, tych zespołów jest mało, ale tam... Co im pokaże? W każdym klubie powinna być jakaś lokalna, nie wiem, osoba, która jest znana i powinna być... Że te dzieci najpierw to jest ich pierwszym celem, potem idą dalej, widzą inne rzeczy, że można to robić. Każdy ma inną motywację, potem jesteś w liceum, już cię inne rzeczy jarają. Dziewczyny, to jest twoją motywacją, chłopcy na przykład. No nie, no widzisz, doskonale wiesz, że tak jest, że w Polsce trafisz do zespołu, to jesteś turystą, tak, w ekstraklasie, jak masz 19-20 lat, to jesteś, jak pograsz te parę minut, to jest super. Tak? Natomiast ilu jest chłopaków, którzy, nie wiem, trafiają do tych zespołów i potem gdzieś są zrzucani do pierwszej ligi, no bo w sumie nie grają. A słuchajcie, brzmimy, jakby w ogóle był dramat. Powiedzieliśmy wcześniej, że jest czwarte miejsce na Eurobasket, polska koszykówka. Więc Mistrzostwo Świata U23, a trochę zaczynamy narzekać, bo Radosław zasugerował, że ciężko jest namówić młodzież do uprawiania sportu. Nie, tak? bo mi chodzi o to, że dzieci na przykład nie tylko później, żeby się poświęcić, o to mi chodzi. No tak. Bo problem jest po 15 roku życia. Wiesz o tym dobrze. Bo masz za dużo alternatyw. No nie dokładnie. Bo ty myślałeś i ja myślałem, że tylko jest koszykówka, a on powie, to nie jeszcze, można to robić, bo rodzice też są świadomi. Nie musisz się, synku, tak męczyć, iść na studia na przykład. Dokładnie. Dlatego ja na przykład z tym, dlatego ja powiedziałem, że ten rok uświadomił mi, że ja nie wygram. Popróbuję różnych sposobów, ale naprawdę jakbym był na miejscu młodego człowieka, miał 17 lat i mówię, no mam poświęcić swoje zdrowie, trenować już naprawdę ciężko, po 2 razy dziennie muszę trenować, szkołę muszę zrobić w międzyczasie, zacząć się zastanawiać, czy pójdę na studia, czy nie, bo już tak sobie zastanawiasz. A tak jak pan Adam powiedział, nie daje ci to jakiejś gratyfikacji w Polsce. Powiedz mi 17-18-latka, który jest talentem, który będziesz na pewno będzie zarabiał 30 tysięcy. Dobrze, no ale zobaczcie, przepraszam, w NBA ale w siatkówce mówimy o kontraktach, że są jawne i to jest jakaś motywacja dla tych, kurde, chciałbym też mieć kontrakt na 100 baniek na przykład w NBA. Tak. Dlatego też w Polsce, skoro nie wiem, może powinny być jawne kontrakty zawodników w ekstraklasie i sobie mówisz, mam 17 lat, będę lepszy od tego, który, nie wiem, zarabia 300 koła za sezon na przykład. Nie wiem, może to będzie teoretycznych dodatkowo... pieniędzy. Teoretycznych. Większość klubów chyba jednak mimo wszystko płaci. Ja nadal... I czy może te pieniądze dla nastolatków, już tych 19-latków, będą motywacją. Kurde, warto iść i warto wtedy poświęcić ciało. Bo i tak dalej. W piłkę tak jest. Bo się obracamy się w teoriach spiskowych, kto ile zarabia. Tak, a nie. Tu się to w piłkę tak jest, bo na przykład kluby zagraniczne wezmą takiego Polaka 19-20-latka, zapłacą za niego 8 milionów euro. On już wskoczy na poziom taki, że polska liga nie jest w stanie. Dlatego w piłkę tak jest, ale w kosza nie jesteśmy tak wysoko, jeżeli chodzi o to. Dlatego ja uważam, że powinno cię coś innego motywować, że grasz dla społeczności, dla tego klubu, dla siebie. No taki żart. No i znowu. Dobrze, jest w świecie słuchaj, Instagrama. W świecie Instagrama, gdzie wychodzą goście, wiesz, pokazują zegarki, fury i tak dalej, to tak naprawdę mam wrażenie, że pieniądze są motywacją dla w pewnym momencie, bo nadal kochasz to, co robisz, ale jednak ten pieniądz jeszcze będzie to, że nogę wstawisz dalej, wiesz, no coś tam zrobisz. Takich ludzi jak ty, czy tam ja, że wiesz, dla trenera, wiesz, głowę byś rozwalił, to tak chyba coraz mniej jest, nie? A dlatego ci powiedziałem, że bardzo ciężko mi być trenerem, bo ja myślałem, że jak wchodzisz na parkiet, trenujesz, to trenujesz, żeby być lepszym. Rozumiem się, że... A nie po to, żeby Radek, spędzić dobra, czas. Radek, dobra, to inaczej. Ty masz 3 prace, tak, trenerskie? 4. 4, nie? Bo ci się to spina, tak? Z każdej masz... Coś. Masz tam małego kasztanika i na końcu masz dużego kasztana. To pomyśl sobie, czy zadam ci takie pytanie. Czy nie byłbyś lepszym trenerem, gdybyś miał jedną pracę, z której miałbyś dużego kasztana po prostu? I mógłbyś się całkowicie na niej skupić, nie? I nie byłoby tak, że po jednym treningu ty nie masz czasu na przykład, nie wiem czy tak jest, strzelam, zostać i pogadać z zawodnikiem zawsze o czymś. Czas. No ale na przykład, nie? Jakbyś miał już następny trening gdzie indziej, musiałbyś jechać. Czy nigdy nie było takiej sytuacji, czy gdzieś się spieszyłeś? No była. I czy tak nie powinno być, nie?
I czy takich, jak ty byś zarabiał tego dużego kasztana trenując 10-latków, 8-latków, to z tych 8-latków byś był w stanie zrobić coś lepszego niż... Moja córka zadała mi raz pytanie, czy jakbym dostał te same pieniądze w juniorach, jakie mam w seniorach, czy bym pracował z kadetami. I odpowiedziałem jej, że tak, że ta praca bardziej mi odpowiada praca nas z młodzieżą. Bardziej niż z seniorami. Z seniorami mnie męczy mocno praca. Ale muszę pracować z seniorami, żeby zapłacić na rachunki. Ale bawię się najlepiej właśnie dlatego, że tak jak powiedziałem, z dzieciakami na przykład jest to fajne, że ci sprawia to radość większą. Ciekawa dyskusja. To jest jeszcze jakieś rozczarowanie twoje prywatne może? Powiem ci szczerze, że nie. Bardziej chyba bym pochwalił to, że zacząłem bardziej, jak chodzę na treningi Ślęzy Wrocław i widzę Arkadiusza Rusina i więcej mam kolegów, trenerów, to bardziej doceniam tych trenerów, których miałem i byłem niemiły do nich. Bardzo doceniam trenera Krzaka, bardzo doceniłem trenera Kalwasińskiego, bardzo też doceniłem trenera Jankowskiego, co byłem bardzo... I ten rok to było coś takiego, że zrozumiałem, że... Nie, tam z trenerem Urlepem to było troszkę zazdrości. Czy trener na przykład Gronek, że każdy z nas trenerów próbuje coś dobrego zrobić, nie? Jest taki rudy gość, który czasami ich skrytykuje, ale zdaję sobie sprawę, że to jest ciężka. Nie wiedziałem, jak byłem zawodnikiem i to pamiętasz, jak ci powtarzałem, jak byłeś zawodnikiem, nie? Że wy sobie nie zdajecie sprawy, nie. Że jak jesteś zawodnikiem, to mówisz, ja pierdolę, co ten gość robi albo coś takiego. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak dużo rzeczy ma wpływ i ta moja krytyka niektórych tych trenerów, doceniłem. Ten rok było tak, że doceniłem tą pracę, którą każdy trener w Polsce wkłada. Wiadomo, są lepsi, gorsi trenerzy, ale zawodnicy, nie chcę mówić, ale zawodnicy są wredni. Ja byłem wredny i zawodnicy każdy są wredni. A wiesz, dlaczego zawodnicy są wredni? Bo patrzą tylko na swój nos. Ale tak jest. Rozumiesz? I to jest, i nie powinni być, niektórzy nie powinni być w sportach zespołowych. Nie powinni być. I ja patrzyłem tylko na swój nos. Uważałem, że jestem najmądrzejszy, że to powinno być tak. Nie doceniałem trenerów, a naprawdę ci trenerzy się i nie mają do wystarczającej ilości gotówki, żeby żyć tak jak chcą. Każdego dnia muszą przyjść, zrobić ten scouting, zrobić na przykład, obejrzeć te mecze, pomyśleć o zawodnikach jednych, drugich, trzecich, jak to poprawić. To są pytania, które cię męczą, a zawodnik przychodzi i mówi, dlaczego mam trening albo to. Wredni są zawodnicy. Słuchajcie, żeby nie było... Walczymy, żeby było dobrze i tych ludzi z pasją należy, w jakikolwiek są ludzie, biznesmeni lokalni, trzeba ich doceniać, żeby te dzieci właśnie garnęły się do koszykówki, bo my akurat o koszykówce. Ale czemu biznesmeni? Czemu jakby uważasz, że albo... ktoś powinien zapłacić? Kibic powinien zapłacić, kupując bilet, żeby chce coś zrobić. Mówię o kibicu, mówię o takim na przykład Radosławie, żeby Radosław mógł pracować spokojnie z młodzieżą. No tak, ale on powinien pracować spokojnie. Radosław ma Krzysztofa Dubiela i naprawdę... Chodzi mi o to, takich Radosławów jest dużo. Takich Radosław nie ma, ale ludzi, którzy kochają i mają zarazić lokalny klub młodzieżowy, na przykład pasją. Ale wspominamy o prezesie Ostrowa. To właśnie, i tak samo ja mówię, przepraszam, że cały czas mówię o Krzysztofie Dubielu, ale te osoby, które, one mają pasję i one pozwalają mi, czy na przykład trenerowi Urbanowi, robić te rzeczy, które sobie, i żeby każdy miał taką osobę, bo ja dzięki na przykład Krzysztofowi mogę robić pewne rzeczy. No tak, ale bez biznesmenów, którzy kochają koszykówkę, nie będzie nic. Bo nie da się na nim zarobić. I to jest misja. No I tu jest misja. I tu się zaczyna i kończy problem. Tak. No bo nie jesteś w stanie zarobić na czymś, no co wydajesz, inwestujesz, powiedzmy, kupę pieniędzy. Więc, swoich prywatnych. Więc jest to absurdalna inwestycja, więc każdy, dobrze, ktoś, kto ma głowę na karku, nie powinien dawać na to ani grosza. No dobrze, ale my na przykład w Siechnicach... No ale bez tego nie będzie sportu. My w Siechnicach robimy, że poniedziałkowy trening jest dla każdego. Raz mieliśmy 19 osób na treningu. Ktoś powie, no ale przecież jesteś w trzeciej lidze, czy w drugiej lidze, że powinieneś trenować. 19 osób przychodzi... I Krzysztof mówi, właśnie po to jest ten klub. I chciałbym, żeby małe kluby właśnie po to były, żeby ludzie mogli grać. Dlaczego nie stworzysz klubu, nie zgłosisz się w trzeciej lidze? No to wszystko przed nami. Dokładnie. Słuchajcie. Moim zdaniem patrzę na nich, ze spokojem by sobie poradzili.
Mielibyśmy z kimś wygrać z Szychnicami. Nie. Tutaj, wiecie co, na czacie Dani pisze, że jak trener nie ma motywacji i radości z kształcenia i formowania młodzieży, liczy tylko na gratyfikację, to niech idzie gdzieś indziej, na przykład do Biedronki. No, ale Natomiast to nie jest ten problem. Chodzi o to, żeby spokojnie myśleć, żeby mieć spokojny, po prostu móc się skupić na czymś. Ale ma rację. No, ma rację. To jest tak samo, jak nauczyciel mówi tak, będę strajkował, bo mam za mało pieniędzy. No dobra, to za wychowanie zawodnika, że gdzieś go puścisz. Nie, nie zgadzam się. Chodzi o to, że to co? Przyjemność z tego, że byłem na przykład, mogę teraz powiedzieć szczerze, ja się cieszę, że półtorej roku, miałem możliwość spędzania czasu z Aleksandrem Dziewą, to był piękny czas i z Musiałem. I teraz ty mi mówisz, przełóż to na pieniądze. Ja nie mówię, ale o Musiale musiałby już starszym zawodnikiem. Chodzi mi o to, że to jest przyjemność, jak jesteś trenerem. Co ma wspólnego? Przyjemność zawsze będzie z tego, że komuś... Nie, ja daję to na pierwszym miejscu. Dobrze. Że finanse nie są dla mnie takie ważne. I może dlatego potem nikt tego nie doceni. A po co mi to docenienie? No ale może ktoś musi zapłacić rachunki, bo uważam, że praca trenerów powinna być doceniona, a nie tylko gratulacje, pięknie mi wychowałeś zawodnika. I co? Dobrze, tylko chodzi o to, że nie może, tak jak ten kibic napisał, że nie może być tak, że żądasz od razu gratyfikacji. No ja cię kręcę, przyjemność z pracy też musi być. No pan Adam... No nie, to nie jest dobry przykład. Dobra, bo to tam się rozjechało radio. Fajnie się gada. Mam hejtera w internecie. Ty? Pan Adam cię w czysty Czesiu mówi, że wkurwiasz go. Tak? Tak. Wiesz co, ci powiem szczerze, że... I ty z tym musisz sobie pogodzić. I teraz już wiesz, jak ja się czuję, jak na przykład ludzie mnie nie lubią. Uważam, że każda praca powinna być doceniona, oprócz tego, że oczywiście cieszysz się, że super roboty wykonałeś, ktoś powinien cię za to wynagrodzić. Nie ma w tym nic złego, moim zdaniem. Ja tak, tylko chodzi o to, tak... ale pamiętaj, to co pierwsze powiedziałeś, pierwsze jak się decydujesz, to mnie wkurza w Polsce. Gość robi jakąś robotę i mówi tak, tyle otrzymuje pieniędzy, taka praca. Nie, ty masz zrobić ją jak najlepiej i tego musimy dzieciaki uczyć, rozumiesz? I się zaczyna to od trenera, a nie trener mówi tak, no dostaję 1200, to sobie będę tak się... Nie, za 1200 to masz tryskać energią. Rozumiesz? Brawo, gramy, tak. No jak masz trzy koła wydatki... A co, za sześć będziesz robił piruety na lewej nodze, rozebrane, rozumiesz? Będziesz żonglował. Ty uważaj, bo... No dobra, ale jak masz... A jak osiem, to będę po prostu założę głowę, nogę na Nie, ale to zupełnie nie jest ten problem. Problem jest to, że jeśli ktoś zarabia 1200 zł, strasznie, a ma kratę kredytu 1300, która podskoczyła mu do 2600, to on nie jest w stanie tryskać energią, bo on wie, że każdy przyjdzie do domu i będzie miał... Każdy chce żyć. Każdy chce mieć coś, wiesz, nie każdy swojego. Chce, nie generalizuje, ale ty mierzysz swoją gdzieś tam miarą mierzysz. Ludzie chcą jakieś mieć życie i to kosztuje, nie? Okej, dobra. I wymagasz, żeby za 1200 tryskali. A ja uważam, że najważniejsze rzeczy, żeby być zadowolonym z życia, a pieniądze niekoniecznie dają ci życie zadowolenie. To fajnie zgodzę wyczy, się z tobą. Warto jest przerzucić system siatkarski na koszykówkę. Ja nie do końca wiem, jak system siatkarski taki młodzieżowy działa. Próbowałem to, ale jest bardzo ciężko. Próbowałem to, po moja córka... Radziu, kończymy i zmieniamy. Bardzo dużo pieniędzy, ale bardzo te szkoły mistrzostwa sportowego są jakby... Zobacz, u nas jest jak się Władysławowo. I myślisz, że tam są grają najlepsi zawodnicy? A w Spale i w Szczyrku są najlepsze zawodniczki i zawodnicy. Bo tam są najlepsi trenerzy, wszystko jest najlepsze. No. Tak, a u nas kluby mówią, nie idź do Władysławowa, bo my damy ci lepszą opiekę. To jest niemożliwe w siatkówce. To jest niemożliwe w siatkówce. W Szczyrku jest, nie, znaczy był, jak moja córka była, to był poziom kosmiczny, jeżeli chodzi o szkołę, o przygotowanie, o trenerów. Wszystko było na najlepszym poziomie. Grały w pierwszej lidze. Rozumiesz? Nie wiem, jak jest Spal, ja tylko mówię o tym. Moja córka miała top klas ze wszystkim. Z odnową, z jedzeniem, z podróżami, wszystkim, z nauką. Wszystko było top klas. I jak ja myślę o przełożeniu tego systemu siatkówki i pamiętaj, ale mianki było coś takiego. Tak, nie? Ale to powiem ci szczerze, że zawsze to tak było, że kluby, no to ci rodzice mówili, no to nie ma takiego, ja mówię, że nie jest na takim wysokim poziomie. Porządny budżet w Szczyrku był na tą szkołę. Jak ja słyszałem, my płaciliśmy rodzice, ale jeszcze był ze związku, dlatego siatkówka, nie dziwię się, że tak jest. Dobra, doceniajmy ludzi z pasją i na tym skończmy. Pasja jest najważniejsza, a jak będzie pasja, pewnie pieniądze się pojawią, ale najważniejsze jest, żeby kochać to, co się robi. Radziu, Polska Liga Koszykówki,
Wczoraj Słupsk przegrał z Gliwicami. Szok. I to szok, i to jaki niski wynik, bo to jest, ja jestem w szoku. To szok. Były pytania od kibiców właśnie. Ja do dzisiaj się nie potrafię tego, dlatego że nie jestem fanem trenera Kowacika. Jak się zachowuje na naprawdę. Miałem taki przykład, że trener Kowacik dostał technicznego i nadal ma coś do powiedzenia do sędziego. Sędzia z boku stoi i nie reaguje. Ja tak na niego patrzę. No bo bał się go wyrzucić z boiska. Zachowuje się źle, a wiem, jak się źle zachowuje, bo ja wiem, jak ja się zachowuję. I nie podoba mi się, jak grają Gliwice. Nie wiem, jak oni wygrali z Mantasem. Naprawdę nie wiem i to jest dla mnie szok. W drugiej kwarcie Słupsk rzucił 5 punktów, a w trzeciej 8. To już z połowy byś rzucał i moim zdaniem więcej byś trafił. To myślisz, że tam jest jakiś w głowach chyba jakiś problem, no bo jak to wytłumaczysz, taką niemoc aż znaczy, tak? Powiem ci szczerze, że obrzydza grę. Gliwice obrzydzają grę, mają dobrych zawodników amerykańskich, obrzydzają grę do granic możliwości. Dlatego nie jestem fanem trenera Kowacika, bo uważam, że koszykówka jest dla kibica, a tego się nie da oglądać. Za przeproszeniem nie da się tego oglądać. Ktoś mi powie, obrona, fajnie, 49, ale tego się nie da oglądać. Ja ci powiem szczerze, oczywiście wiadomo, poziom tam trzeciej ligi, to co ja tam prezentuję, ale dwa mecze obrzydziłem grę. Wygraliśmy te mecze, ale po prostu powiedziałem do mojego jednego zawodnika, mówi tak, nie podoba mi się, no nie będę się chwalił tym wygrać, bo trener może obrzydzić grę drugiemu i to się nie dało się na to patrzeć. No wynik był 50, nie dało się na to patrzeć. Może rozumiesz? Po prostu jak czasów Niewicz trochę. Tak. Wzory. Tak. I ja nie jestem fanem tego, że za wszelką cenę. Za wszelką cenę nie jestem. To jest pierwszy mecz, który mnie... drugi mnie bardziej zainteresował, bo to była sytuacja z sędzią. Nie wiem, czy widzieliście, kibice to widzieli. Lublin? Dąbrowa z Lublinem. No właśnie, możesz rzucić tą, ja wrzuciłem na Twittera. Ja to oglądałem. Ostatnią akcję? Ja tą ostatnią akcję oglądałem. Ja po prostu nie mogę tego zrozumieć, bo tam Mantasa zrozumiał, że czasami 49 punktów się zdarza, ale nie mogę tego zrozumieć, dlaczego sędzia nie zagwizdał. Zobaczmy to. Nie, po prostu nie mogę tego zrozumieć. Po prostu to jest dla mnie jakby, nie mówię, że ta trójka sędziowska nie powinna sędziować do końca sezonu. No to jest katastrofa, nie? Ten to błąd. Oni nie powinni sędziować. Zobaczcie, mogli VAR? Czy IRS? Mogli? Chyba nie chce się... Dla mnie, jakby mi... Dlatego mówię, że szkoda mi trenera Gronka, bo jakbym ja był po drugiej stronie, jak coś takiego się zdarzyło... Patrz, Mokros był czujny, a tutaj, kurde, to była głupota, nie? To jest faul, jak dla mnie to jest faul, no po prostu, no jak... To jest ochrona strzelca i ktoś mówi... Ale wyszedł do przodu. Ja mówię, ale jak miał rzucić z tylu, z takiej odległości? No musiał tak rzucić. A jak dwutaktem wchodzisz, to wchodzisz... No właśnie. Rozumiesz? Ja teraz jak sobie sprawdzę tych sędziów, jak przyjdę na ich mecz tych sędziów, jak będzie faul na przykład w dwutakcie, gość wejdzie w dwutakcie i uderzy gościa, ja mówię, wejdę na parking, powiem, przepraszam pana, dlaczego pan zagwizdał faul? Przecież to nie jest faul. Przecież to dla mnie to jest... Ja nie chcę mówić, że to jest skandal, ale już się ożywiłem, ale pamiętaj, że po drugiej stronie jest trener. Nie no, trener Gronek w teorii może za ten mecz pracą stratą pracy przypłaci za ten błąd, bo mieliby rzuty wolne. Ja nie rozumiem. Jest trzech sędziów i żaden nie miał odwagi. Żaden nie miał odwagi, żeby zagwizdać tą sytuację, no bo jest jakiś kibic, który uważa, że to nie był faul? Kilku jest, ja wrzucałem na film, jaki tu był faul. Jakie były argumenty, że to nie jest faul? No, to zapraszam na mojego Facebooka poczytać, tam bardzo dużo... Ale na przykład, ty biegniesz sobie, nie podasz piłkę, a ja sobie na ciebie wskoczę. No jest ten przepis, że może sobie wylądować gdzie chce. Ale nie, ale ja na ciebie wskoczę sobie. Ja sobie wskoczę na pana Adama. Jest faul czy nie? Nie ma. Ja sobie go uderzę. Nie, jakie nie kable, ma. Kable. I ktoś powiedział, nie ma gwizdka, nie ma faulu. No to oczywiście, stara prawda. Ale tu, no moim zdaniem, to był straszny błąd i... Ja będę obserwował, czy sędziowie dostaną karę. Bo zobacz, my trenerzy, jak przegramy, DZ Kosz czy PZ Kosz, jak ja się źle odezwę do sędziego, dostaję 200 zł. 200 zł kary za następnego technicznego. Ja bym chciał wiedzieć, ile ten sędzia, jaką dostaje karę. Bo ja uważam, że ta trójka plus komisarz nie powinni pracować przynajmniej przez 2 miesiące. Ale sędzia Zamojski kiedyś tłumaczył, jak to wygląda, że oni mają jakieś takie ewaluacje. Dobrze, to niech tam powiedzą. I oni robią problemy, znaczy mają takie rzeczy, które popełniają błędy, no to są wtedy...
gdzieś tam odsuwani chyba, nie pamiętam teraz już. Pamiętasz, Kamil? To jak, ale co, powiem ci, żebym chciał to... argumentację... Muszę nie było gwizdka, więc chyba nie mogło być tego JRS-u, ale to sprawdzę sobie, zapytam się, nie, nie wiem, czy sędzia Zamojski pomoże mi w tym. Mnie to ciekawi właśnie, że ktoś, jakiś kibic uważał, albo ja już jestem głupi na przykład. Nie, ktoś mówił, że na przykład wylądował... Że ten jak wylądował, to wtedy był kontakt, nie? Czyli już po, jak w zasadzie po rzucie, jakby tam stopa... Dlatego wspomniałem, że skoczyłem sobie pan Adam poda piłkę, ja sobie na niego wskoczę. Będzie faul czy nie? No powinna być tak, ktoś tu napisał, Jarosław Rubel, zamrażarka. Tak, to powinno być. Na jakiś okres czasu. Dwa mecze dzisiaj, tak? Jutro. No i właśnie, wiesz, no tym meczem Lublin jest... ma mecz mniej, co... Czekaj, dobrze? Mecz... Mecz mniej, ale jest przedostatni. Toruń przegrał z Bydgoszczą. Bydgoszcz, wiesz, walka o utrzymanie strasznie będzie ciekawa. Bydgoszcz to jest największe, strasznie mi się podoba, jak trener walczy. Pamiętasz, po pierwszej wygranej była wielka radość z Anwilem. Uważałem, że więcej wygranych nie będzie. Strasznie mi się podoba Bydgoszcz. Wiara prezesa i wiara trenera w ten zespół po kilku zmianach. Powiem ci, wygrana z Toruniem mecz, pamiętamy, rozmawialiśmy to 3 tygodnie temu, że to jest był mecz na szczycie. No. To był mecz na szczycie dla Bydgoszczy, to był bardzo ważny. No utrzymanie, nie? Tak, tylko pamiętaj, że Sokół zaczął wygrywać i na dole jest Lublin. Wiadomo, że ktoś powie, nie ma Kawarsa, czy jest to, nawet bez Kawarsa Lublin powinien sobie lepiej radzić. Ale mówię, no szkoda tej sytuacji, bo może brakować, nie wiem, nie sądzę, żeby brakowało, ale może brakować tego zwycięstwa z Dobrawą. Kawars czy Ciawars to grał, nie? Teraz grał w meczu. Fajny chłop. Wróćmy do, czy przejdźmy do meczu Zielona Góra, powoli będziemy też kończyć. Zielona Góra, Śląsk Wrocław. Czy Zielona Góra jest w stanie sprawić niespodziankę we Wrocławiu? Nie. Swoim jakby, no nie wiem, co na przykład miało... Nie jest w stanie, według mnie nie jest w stanie, ale przegrać to może Śląsk. Bo pamiętaj, że masz 13-0 i czujesz się troszkę pewnie. Gdzieś będzie to rozróżnienie, tak, nie? Tak, to jest... No Lublin pokazał, że we Wrocławiu w orbicie zwłaszcza, bo tak. W hali ludowej to tam jest jednak moc przy tylu kibicach. W ludowej przy tylu kibicach tak. Będzie motywacja na pewno. Tak, że mi się wydaje, że... Nie, bo nie widzę po prostu jakby w zespole Zielonej Góry. Zielona Góra i tak gra po tych zmianach tego rozgrywającego, gra lepiej niż to tak, ja myślałem bardziej, że będzie poniżej ósemki, a oni sobie ze spokojem tą ósemkę, chociaż nie, też grają na swoim poziomie, jeżeli chodzi o zawodników, ale nie sądzę, żeby Śląsk Wrocław miał kłopoty, dlatego że Wrocław gra naprawdę taką koszykówkę i bardzo dobrą w obronie. I to, co na przykład Ramlak pokazał w ostatnim spotkaniu, no każdy próbuje ten scouting zrobić, a Ramlak nie rzuca, no to odpuszczę go, a on sobie 3 trójeczki przypalił. Rozumiesz? I to jest takie coś takiego, że ci zawodnicy wiedzą, kiedy mają dobrze zagrać. I ja nadal uważam, że te puchary, rok temu to obserwowaliśmy, że te puchary, jak jesz do Grand Canary, gra z Trento i tak dalej. To będzie troszkę na odwrót. To będzie męczące, nie? Tak, ja też uważam, ale im daje pewność siebie, bo pamiętaj, że niektórzy zawodnicy... Albo mniej trenują niż my kiedyś. Dokładnie. Byliśmy zarżnięci. Dokładnie. A ja ci powiem tak, że ta pewność siebie, jaką łapiesz na pucharze i później ten poziom trzymasz, nawet odrobinę słabszy w polskiej lidze, to jest poza zasięgiem na przykład Zielonej Góry. Pamiętaj, Zielona Góra trenuje, no wiadomo, ktoś powie, w jakimś tam pucharze gra, to też mnie śmieszą te puchary. Ale Śląsk gra co tydzień z fajnymi zespołami i musi być przygotowany. I wiesz, jak to jest w pucharach, to się szybko dzieje. Oni mają scouting przed każdym spotkaniem, wiedzą, jak się zachować. To już wchodzimy w automatyzmy, które w takim meczu, gdzie 4-5 tysięcy kibica przyjdzie, ty wiesz, jak ja widzę szansę, nie chciałbym pomagać trenerowi Zielonej Góry, że chciałbym zobaczyć, że ktoś pokombinuje troszkę ze Strefką, o. Tak bym powiedział, to ze Strefką, jak ktoś przykombinuje, albo coś takiego, boksik and one, też tak myślę, że coś takiego zrobić, że na Śląsk Wrocław, żeby wiesz, ich zaskoczyć. No. A propos Zielonej Góry, trener Wilin będzie 22 stycznia, rozmawiałem z nim i jesteśmy umówieni wstępnie, więc to będzie ciekawa rozmowa. W prywatnej takiej rozmowie bardzo mi dużo takich faktów przytoczył, których nie wiedziałem i powiem ci, że nie mogę się doczekać tej dyskusji. Legia Warszawa zagra z Ostrowem też 1 stycznia. No i Legia
Legia będzie mocno szła w górę, na pewno. Ja powiem szczerze, tak, Ostrów że... się zajechał chyba teraz, nie? Jakoś mocno. Ja nie wiem, kto jest tam trener od przygotowania fizycznego w Ostrowie. Ale jedno powiem tak, że zobaczcie, jaki Śląsk ma komfortową sytuację. Legia gra z Ostrowem. Ostrów ma 3 chyba przegrane, a Legia ma 5. Faworytem dla mnie jest Legia. Czyli możemy sobie mniemać, że Ostrów może mieć 4 porażkę, a Śląsk ma 0. Jak wygra z Zieloną Górą, będzie 0. To jest przewaga kolosalna. Atakowanie z drugiego, trzeciego miejsca jest łatwiejsze. I Legia jest dla mnie najgroźniejszym rywalem. Tref nie, ale Legia uważam, Tref że... Tref w pełnym składzie nie dla Śląska, tak? Zagrożeniem nie jest? Znaczy większym jest dla mnie Legia. Okay. Dla mnie jest Legia, dlatego że ja nie chcę mówić, że Legia weźmie jakiegoś Polaka na miejscu Legii. Wziąłbym ze słabszego zespołu Polaka, który wiesz, że nasze okienko transferowe jest po prostu najdłuższe chyba w Polsce. Ja bym koło lutego taki transfer z 12 zespołu albo 10 Polaka. Rozumiesz? Polaka, żeby nie płacić, nie wiem, jakoś jest licencją, chyba Polaka nie płaci się, po zagranicznego chyba musisz płacić licencję. Ale ja uważam, że Legia ma po prostu gra słabo, ale czasami skutecznie, nie? I to na play-offy wystarczy. A Śląsk po prostu, coś śmiesz? Skutecznie, ale słabo. A co zostało? Nie, bo słabo to jak patrzysz dla oka, że przeciągają mecze, rozumiesz, Grosel nie może trafić, wiesz, w deskę. A przejdźmy do Ostrowa. Czy Ostrów aż tak bardzo jest uzależniony od skuteczności Garbacza? Tak. To jest klucz. To jest klucz. Musi trafiać. Tak, musi trafiać i fajnie, że część to zauważyła, ale Garbacz, nie chcę mówić, że pamiętasz, jak rozmawialiśmy jakieś 3,5 godziny temu o tej pewności siebie Mateusza czy Maćka, to uważam, że Garbacz daje taką pewność siebie, że rzuca coś, co jest jego rzutem, ale coś, co nie powinno wpaść i wszyscy patrzą, o, to wpadło. No to my też to rzucimy. I też pamiętajmy, że oni grają po prostu wąskim składem. Oni mają naprawdę ciężko, ale play-offy. Jak trenerzy Urban razem z Packiem to wszystko dobrze posklejają i ten jeszcze Kazimierczak, to moim zdaniem na play-offy... Tam jeszcze też pewnie jakiś ruch będzie. No i dlatego nie mówię, że to jest takie wyczekiwanie na play-offy, ale mamy 4 zespoły, które będą w czwórce, tak? Śląsk, Tref, Anvil, no dobrze, 5 jeszcze Legia. I te 5 zespołów... Słuchaj, no Szczecin ma 8 zwycięstw, nie? Tak, ale kultura gry, wiesz. No ja sobie zdaję. No, jak na razie patrzy, no to bardzo, bardzo mnie zaskoczył trener Miłoszewski, w jaki sposób to poprowadził i mi się podoba, jak oni grają. Tylko ja zawsze uważam, że wyżej dupy nie podskoczysz, nie? Czyli na przykład 6 miejsca atakujesz i te playoffy są w Polsce szybkie, nie? Szybkie, do 3 wygranych. No i grasz z Ostrowem na przykład, no nie? Przykładowo, nie? Albo na przykład grasz z Legią, albo z Treflem. Tref na przykład, tak jak mówię, ludzie troszkę nie doceniają Trefla, bo Gordon... No nie wiedzą, znaczy niektórzy sobie nie zdają sprawy, jakiej klasy wysoki to jest na poziom PLK i jego brak to jest po prostu, wiesz co, no nie mówię, że 20%, ale trenerowi Tabakowi łatwiej się by grało. Możecie typować te mecze zaraz. Musisz zgadzać chyba, że Legia i Śląsk wygra, czy ty myślisz inaczej? No... Bo pan Adam na pewno myśli... Śląsk to tak, ale... Tak. Poszedłbym, że Ostrów się przełamie. Obejrzę sobie mecz, chociaż będę ja wtedy... Też z przyjemnością. Jadę do Kanal Plus, ale... Możecie typować te mecze po zakończeniu odcinka, albo jeszcze teraz te na czacie osoby będą miały pierwszeństwo przed tymi w komentarzach. To jest późna godzina, tak, już kończymy, więc... Mam zapłacone tylko do 12:30. Słuchajcie, wszystko to robimy, bo kochamy koszykówkę. Każdy ma swoje zdanie, każdy coś tam mówi, ale chcemy dobrze... Tak jak powiedzieliśmy, pasja to jest pierwsza rzecz, a potem trzeba mieć nadzieję, że pojawią się za tym kolejne rzeczy. Ja wam życzę wszystkim kibicom wszystkiego dobrego w nowym roku, żebyśmy się widzieli. Jeszcze trochę nas pooglądacie do końca czerwca, zrobimy koniec z grill basketem i potem się okaże, co dalej ze Strefą. Radosław wyjedzie, ja może inne rzeczy będę robił, ale troszeczkę... Radosław nas zabierze wszystkich. Do Kambodży. Więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Z mojej strony szanujcie sąsiadów, wychodźcie na spacery,
Dbajcie o siebie, dużo zdrowia, z dziećmi spędzajcie czas, ze znajomymi, z kochankami, z żonami, z kim chcecie, z kolegami. Ja poczucie humoru, w narodzie musi, to nie może zginąć. Poczucie humoru, uśmiechajmy się i pomagajmy sobie nawzajem, naprawdę. Jak ja widzę w tramwaju albo w sklepie, jak ktoś komuś pomaga, to jest po prostu dla mnie to jest piękne. Super, bo też jest tak, że ktoś mordę drze na kogoś, nie? Dokładnie. A też nie warto się kłócić ani ta koszykówka, to i tak dało. I tak wszyscy umrzemy. No i też, dokładnie, no ale jak mówiliśmy o tym roku, no to wojna wybuchła na początku roku i oby się w przyszłym już gdzieś tam to uspokoiło, żeby jakaś stabilizacja była, bo trochę się człowiek przyzwyczaił jak do wszystkiego. Ważne, że pan Adam żyje, to mam z kim pogadać. No, ale żeby... Ale w internecie myślą, że się nie lubimy. Nie lubimy się? No tak, nie, będę musiał kończyć. Słuchajcie, no każdy ma swoje spojrzenie na koszykówkę i po to jesteśmy tu, żeby dyskutować. Panie Adamie, pan coś od siebie jeszcze doda? Dużo zdrowia, naprawdę. I zdrowia dla dzieci, bo to się przydaje. Prawda. Dziękuję wam za to, że byliście. Jak zostaliście z nami, naciśnijcie łapkę w górę. Na pewno zawsze to nam pomaga. Gościem moim w ostatnim odcinku w tym roku był Radosław Chyrzy. Już widzę, że chcesz iść do domu strasznie. Zobaczył, która godzina. Nawet nie powiedział do widzenia, tylko... Oraz pan Adam. Do widzenia, bardzo dziękuję. Dziękuję moim gościom specjalnym, Tomek, Marcin, i do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję za prezent, naprawdę wspaniały. W styczniu wszystkiego dobrego. Sponsorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl.